Księga Druga Samuela. Rozdział pierwszy. A po śmierci Saula, gdy Dawid już wrócił po pobiciu Amalekitów, mieszkał Dawid w cyklach dwa dni. I oto trzeciego dnia jakiś mężczyzna szedł z obozu od Saula z rozdartymi szatami i z prochem na głowie. A gdy przyszedł do Dawida, od razu padł na ziemię i tak leżał. A Dawid odezwał się do niego: Skąd przybywasz? Ten młody rzekł Uszedłem z obozu Izraela. I Dawid powiedział jeszcze do niego. Jak to się stało? Opowiedz mi proszę. Wtedy on rzekł. Lud pieszchnął z bitwy, a wielu z ludu padło, tak iż pomarli. Również Saul i Jonatan jego syn ponieśli śmierć. Wówczas Dawid rzekł do młodzieńca, który mu to opowiadał. Skąd wiesz, że poniósł śmierć Saul, a także Jonatan jego syn? Na to młodzieniec, który do niego mówił, rzekł: Przypadkowo znalazłem się na górze Gilboa, a tam Saul podpierał się na swej włóczni. I oto dosięgli go powożący rydwanami oraz konni. Gdy się odwrócił i mnie zobaczył, zawołał mnie, a ja rzekłem: Oto jestem. I odezwał się do mnie: Kim jesteś? Odpowiedziałem mu: Jestem Amalekitą. Wtedy rzekł: Stań proszę nade mną i mnie dobi, bo chwycił mnie kurcz, gdyż cała moja dusza jest jeszcze we mnie. Stanąłem więc nad nim i go dobiłem, bo wiedziałem, że skoro już upadł, to nie będzie żył. Potem wziąłem diadem, który był na jego głowie i branzoletę, którą miał na ramieniu, żeby je tutaj przynieść memu Panu. Wówczas Dawid chwycił swe szaty i je rozdarł, i to samo uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. I zaczęli zawodzić, i płakać, i pościć aż do wieczora z powodu Saula i Jonatana jego syna, i z powodu ludu Jechowy oraz domu Izraela, że padli od miecza. I Dawid rzekł do młodzieńca, który mu to mówił, Skąd jesteś? Ten odpowiedział: Jestem synem osiadłego przybysza, amalekity. Wtedy Dawid rzekł mu: Jakże to? Nie bałeś się wyciągnąć ręki, by zgładzić pomazańca Jechowy? Następnie Dawid zawołał jednego z młodzieńców i powiedział: Podejdź, zadaj mu cios. Ugodził go więc i on umarł. A Dawid rzekł do niego: Wina za twoją krew niech będzie na twojej głowie, gdyż własnymi ustami złożyłeś świadectwo przeciwko sobie, mówiąc: Ja dobiłem pomazańca Jehowy. I Dawid zaintonował tę pieśń żałobną nad Saulem i Jonatanem jego synem, i powiedział, że synów judzkich należy uczyć łuku. Oto jest on zapisany w księdze Jaszara: Piękno Izraelu zabito na Twoich wyżynach. Jakże padli mocarze! Nie opowiadajcie o tym w Gad, nie obwieszczajcie tego na ulicach Aszkelonu, żeby się nie cieszyły córki Filistynów, żeby się wielce nie radowały córki Nieobrzezanych. Góry Gilboa, niech na Was nie spadnie rosa ani deszcz. Niech też nie będzie pól Świętych Danin, gdyż tam została splugawiona tarcza mocarzy, tarcza Saula, takiż żadnej nie oliwą. Od krwi zabitych, od tłuszczu mocarzy nie odwracał się łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał bez powodzenia. Saul i Jonatan, mili i przyjemni za życia, i w śmierci nie zostali rozdzieleni. Szybsi byli od orłów, Potężniejsi od lwów. Córki Izraela, płaczcie nad Saulem, który was wspaniale przeodział w szkarłat, który włożył złote ozdoby na waszą odzież. Jakże padli mocarze pośród bitwy, Jonatan zabity na twoich wyżynach. Jestem w udręce z powodu ciebie, mój bracie Jonatanie. Byłeś mi bardzo miły, twoja miłość była dla mnie cudowniejsza niż miłość kobiet. Jakże padli mocarze i w nile się obrócił oręż wojenny. Rozdział drugi. Potem Dawid pytał Jehowę, mówiąc, czy mam pójść do któregoś z miast Judy? Na to Jechowa rzekł do niego idź, a Dawid powiedział, gdzie mam pójść? Wtedy on rzekł do Hebronu. To też Dawid tam poszedł, a wraz z nim jego dwie żony. Achinoam Izraelitka i Abigail z Karmelu, żona Nabala. I zabrał Dawid mężów, którzy z nim byli, każdego z jego domownikami, i zamieszkali w miastach na terenie należącym do Hebronu. Potem przyszli mężowie Judcy i tam namaścili Dawida na króla nad domem Judy. I oznajmiono Dawidowi: To mężowie z Jabesz Gilead pogrzebali Saula. Dawid wyprawił więc posłańców do mieszkańców Jabez Gilead i powiedział im: Bądźcie błogosławieni przez Jechowe, gdyż okazaliście tę lojalną życzliwość swemu panu Saulowi i go pogrzebaliście. Oby zatem Jechowa okazał wam lojalną życzliwość i wierność, a ja też okażę wam tę dobroć, ponieważ to uczyniliście. I teraz niech wasze ręce się umocnią, i okażcie się dzielnymi mężami, gdyż wasz pan Saul umarł a mnie do Judy namaścił na króla nad nimi. Abner zaś, syn Nera, dowódca wojska Saulowego, wziął Izboszeta, syna Saula, i sprowadził go do Machanaim i uczynił go królem nad Gileadem, Aszurytami i Izrael, jak również nad Efraimem i Beniaminem, a także nad całym Izraelem. Izboszet, syn Saula, miał czterdzieści lat, gdy został królem nad Izraelem, a królował dwa lata. Tylko dom Judy pozostał po stronie Dawida, a liczba dni, w ciągu których Dawid był w Hebronie królem nad domem Judy, wyniosła siedem lat i sześć miesięcy. Po jakimś czasie Abner, syn Nera, i słudzy Iżboszeta, syna Saula, odeszli z Mahanaim do Gibeonu. A Joab, syn Cerui, i słudzy Dawida wyruszyli i później spotkali się przy sadzawce gibeońskiej. I siedzieli jedni z jednej strony sadzawki, a drudzy z drugiej strony sadzawki. W końcu Abner rzekł do Joaba, niechaj wstaną, młodzieńcy, i niech przed nami stoczą walkę. Joab powiedział na to: Niech wstaną. To też wstali i przeszli według liczby dwunastu należących do Beniamina i Isboszeta, syna Saula oraz dwunastu spośród sług Dawida. I chwycili jeden drugiego za głowę i każdy wbił swój miecz w bok drugiego, tak iż padli razem. I miejsce to nazwano Helkat Hatzurim, a jest ono w Gibeonie. W owym dniu rozgorzała nadzwyczaj ciężka walka i w końcu Abner oraz mężowie izraelscy zostali pokonani przez sług Dawida. Byli tam też trzej synowie Cerui, Joab i Abishaj i Asachel. Asachel zaś był szybko nogi jak jedna z gazel, które są na otwartym polu. I asahel rzucił się w pogoń za abnerem i podążając za abnerem nie miał zamiaru zbaczać ani w prawo ani w lewo. W końcu abner obejrzał się za siebie i rzekł: Czy to ty, Asahelu? On odrzekł: To ja. Wtedy abner rzekł do niego: Skręć w prawo albo w lewo i schwytaj sobie jednego z młodzieńców i weź sobie to, co z niego ściągniesz. Lecz Asahel nie chciał skręcić w bok i zaprzestać pościgu za nim. To też Abner jeszcze raz rzekł do Asahela. — Skręć w bok i nie biegnij za mną. Czemuż miałbym cię powalić na ziemię? Jakże mógłbym wtedy podnieść twarz przed Joabem, twoim bratem? Lecz on dalej nie chciał skręcić w bok. I Abner zadał mu cios w brzuch odwrotnym końcem włóczni, tak iż włócznia wyszła z drugiej strony. I on tam upadł i umarł tam, gdzie był. A wszyscy, którzy przychodzili na to miejsce, gdzie asahel upadł i potem umarł, przystawali. A Joab i Abiszaj rzucili się w pogoń za Abnerem. Gdy słońce zachodziło, dotarli do wzgórza Amma, które jest naprzeciw Gijach, przy drodze na pustkowie Gibeonu. A synowie benjamina, zebrawszy się przy Abnerze, utworzyli jeden oddział, i stali na szczycie jednego wzgórza. I zawołał Abner do Joaba, mówiąc Czy miecz ma pożerać bez końca? Czy nie wiesz, że w końcu będzie gorycz? Jak długo więc potrwa, zanim powiesz ludowi, by zawrócił od ścigania swych braci? Wówczas Joab rzekł. Jako żyje prawdziwy Bóg, gdybyś nie przemówił, to dopiero rano lud odstąpiłby każdy od ścigania swego brata. Potem Joab zadał wróg i cały lud się zatrzymał i już dalej nie ścigano Izraela ani nie wznowiono walki. Abner zaś i jego ludzie całą tę noc szli przez Arabę i przeprawili się przez Jordan i przeszli przez cały wąwóz i w końcu przybyli do Machanaim. A Joab wrócił z pościgu za Abnerem i zaczął zbierać cały lud. Lecz spośród sług Dawida brakowało dziewiętnastu mężów oraz Asachela a słudzy Dawida pozabijali tych z Beniamina i spośród ludzi Abnera, śmierć poniosło trzystu sześćdziesięciu mężczyzn. I zaniesiono Asachela i pogrzebano go w grobowcu jego ojca, znajdującym się w Betlejem. Potem Joab i jego ludzie przez całą noc szli i świt zastał ich w Hebronie. Rozdział trzeci Wojna między domem Saula a domem Dawida się przedłużała. Dawid stawał się coraz silniejszy, a dom Saula coraz bardziej chylił się ku upadkowi. Tymczasem Dawidowi urodzili się w Hebronie synowie. Jego pierworodnym był Amnon, urodzony przez Achinoam Izraelitkę. A drugi był Kileab, urodzony przez Abigail, żonę Nabala z Karmelu. Trzeci zaś był Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru. Czwarty był Adoniasz, syn Haggity a piąty był Szefatjasz, syn Abital. Szósty zaś był Itream, urodzony przez Egle, żonę Dawida. Ci urodzili się Dawidowi w Hebronie. Gdy trwała wojna między domem Saula a domem Dawida, Abner ciągle umacniał swą pozycję w domu Saula. Saul miał niegdyś nałożnicę imieniem Rizpa, córkę Ai. Później Boszed powiedział do Abnera, Dlaczego współżyłeś z nałożnicą mojego ojca? Lecz Abner bardzo się rozgniewał na słowa Isboszeta i rzekł Czyż jestem psią głową z Judy? Dzisiaj okazuję lojalną życzliwość domowi Saula, twego ojca, jego braciom oraz jego osobistym przyjaciołom i nie dopuściłem, żebyś się znalazł w ręku Dawida. A mimo to wymagasz ode mnie, bym dzisiaj rozliczył się z przewinienia związanego z jakąś kobietą. Niech Bóg to uczyni Abnerowi i tamto doda do tego, jeśli jak Jechowa przysiągł Dawidowi, tak mu nie uczynie, żeby przenieść królestwo z domu Saula i utwierdzić tron Dawida nad Izraelem i nad Judą od Dan po Berszebę. I tamten nie mógł już odpowiedzieć Abnerowi ani słowem, bo się go bał. Abner zaś od razu wyprawił posłańców do Dawida, mówiąc, do kogo należy ta ziemia? I dodał Zawrzyj ze mną przymierze, a oto moja ręka będzie z tobą, by zwrócić ku tobie całego Izraela. Na to on rzekł, Dobrze, zawrę z tobą przymierze. Tylko jednej rzeczy wymagam od ciebie, mianowicie nie możesz ujrzeć mego oblicza, jeśli najpierw nie przyprowadzisz Michal, córki Saula, gdy przyjdziesz zobaczyć moje oblicze. Ponadto Dawid wyprawił posłańców do Izboszeta, syna Saula, mówiąc, Wydaj moją żonę Michal, z którą się zaręczyłem za sto napletków filistyńskich. Posłał więc iżboszet i zabrał ją od jej męża Paltiela, syna Laisza. Lecz jej mąż przez cały czas szedł z nią i płakał, idąc za nią aż do Bahurim. Potem Abner powiedział mu: Idź, wracaj. Wtedy on wrócił. Tymczasem Abner porozumiał się ze starszymi Izraela i rzekł: Zarówno wczoraj, jak i przedtem zabiegaliście o to, by Dawid był królem nad wami. Teraz więc działajcie, bo Jehowa rzekł do Dawida, ręką Dawida, mego sługi, wybawię mój lud Izraela z ręki Filistynów i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół. Potem Abner mówił też do uszu Benjamina, po czym Abner zaczął także mówić do uszu Dawida w Hebronie wszystko to, co było dobre w oczach Izraela i w oczach całego domu Benjamina. Gdy Abner przybył do Dawida do Hebronu, a z nim dwudziestu mężów, Dawid urządził ucztę dla Abnera oraz dla mężów, którzy z nim byli. Potem Abner rzekł do Dawida: Pozwól mi wstać i pójść, i zebrać całego Izraela przy moim panu, królu, żeby zawarli z tobą przymierze, a zostaniesz królem nad wszystkim, czego twoja dusza usilnie pragnie. To też Dawid odprawił Abnera i on poszedł w pokoju. A oto słudzy Dawida i Joab wracali z wypadu i nieśli ze sobą obfity łup. Abnera zaś nie było u Dawida w Hebronie, został bowiem przez niego odprawiony i szedł w pokoju. I Joab oraz całe wojsko, które z nim było, weszli, a wtedy doniesiono Joabowi, Abner, syn Nera, przyszedł do króla, a odprawiony przez niego idzie w pokoju. Joab wszedł więc do króla i rzekł, — Cóż to uczyniłeś? — Oto Abner przyszedł do ciebie, czemuż odprawiłeś go tak, iż mógł odejść? Dobrze znasz Abnera syna Nera, że przyszedł cię obałamucić, i poznać Twoje wyjście i Twoje przyjście, i poznać wszystko, co czynisz. Wówczas Joab wyszedł od Dawida i wyprawił za Abnerem posłańców, i ci zawrócili go od cysterny Sira. A Dawid o tym nie wiedział. Gdy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go na bok do bramy, by z nim w spokoju porozmawiać. Tam jednak zadał mu cios w brzuch, takiż on umarł za krew Asachela, jego brata. Gdy potem Dawid o tym usłyszał, od razu rzekł: Ja i moje królestwo jesteśmy w oczach Jehowy niewinni po czas niezmierzony, jeśli chodzi o winę krwi za abnera syna nera. Niech ona spadnie na głowę Joaba i na cały dom jego ojca, i niech nie braknie w domu Joaba mężczyzny mającego wyciek, ani trędowatego, ani trzymającego kręcące się wrzeciono, ani padającego od miecza, ani takiego, któremu nie dostaje chleba. A Joab i Abisza jego brat, zabili Abnera za to, że uśmiercił Asahela, ich brata, w bitwie pod Gibeonem. Potem Dawid rzekł do Joaba i wszystkich ludzi, którzy z nim byli, — Rozedrzyjcie swe szaty i przywdziejcie wór — i opłakujcie Abnera. Sam król Dawid szedł za Marami, i pogrzebali Abnera w Hebronie. A król podniósł głos i płakał przy grobowcu Abnera. Cały też lud wybuchnął płaczem. I król zawodził nad Abnerem i rzekł Czyż Abner musiał umrzeć śmiercią nierozumnego? Twoje ręce nie były związane, a twoje stopy nie były zakute w miedziane okowy. Padłeś jak ktoś padający przed synami nieprawości. I cały lud znowu nad nim płakał. Później jeszcze tego dnia cały lud przyszedł by dać Dawidowi chleb pocieszenia, ale Dawid przysiągł mówiąc: Niech Bóg mi to uczyni i tamto doda do tego, jeśli przed zachodem słońca skosztuje chleba lub czegokolwiek innego. I cały lud to zauważył, a w ich oczach było to dobre. Jak wszystko, co czynił król, było to dobre w oczach całego ludu. I cały lud oraz cały Izrael poznał owego dnia, że nie wyszło to od króla, aby uśmiercić abnera syna Nera. A król odezwał się do swych sług: Czyż nie wiecie, że poległ dziś w Izraelu książę i wielki człowiek? I ja jestem dzisiaj słaby, chociaż namaszczony na króla, a ci mężowie, synowie Cerui są dla mnie zbyt surowi. Oby Jehowa odpłacił czyniącemu to, co niegodziwe, stosownie do jego niegodziwości. Rozdział czwarty Gdy syn Saula usłyszał, że Abner umarł w Hebronie, jego ręce osłabły i wszyscy Izraelici się zatrwożyli. A było dwóch mężów, dowódców oddziałów grabieżczych, którzy należeli do syna Saula, jeden imieniem Baana, a drugi imieniem Rechab, synowie Rimmona z synów Benjamina. Bo Beerot również uznawano za część Benjamina. A Beerotczycy uciekli do Gittaim i stali się tam osiadłymi przybyszami aż po dziś dzień. Jonatan, syn Saula, miał syna utykającego na nogi. Kiedy miał pięć lat, nadeszła z Izrael wiadomość o Saulu i Jonatanie, a jego piastunka wzięła go i uciekła. Lecz gdy w popłochu rzuciła się do ucieczki, upadł on i okulał. Na imię mu było Mefiboszet. I synowie Rimmona Beerotczeka, Rechab i Baana, wyruszyli i przyszli do domu Izboszeta w upalnej porze dnia, gdy ten zażywał popołudniowego odpoczynku. I oto weszli aż do środka domu, jako ci, którzy sprowadzają pszenicę i zadali mu cios w brzuch, a Rechaba i Baany jego brata nikt nie zauważył. Gdy weszli do domu, on leżał na łożu w swojej wewnętrznej sypialni. Wtedy zadali mu taki cios, że go uśmiercili, po czym odcięli mu głowę i zabrali jego głowę i szli drogą do Araby przez całą noc. W końcu przynieśli Dawidowi do Hebronu głowę Izboszeta i powiedzieli królowi, — Oto głowa Izboszeta, syna Saula, Twego nieprzyjaciela, który nastawał na Twoją duszę. Lecz Jehowa daje dzisiaj memu panu królowi odwet na Saulu i jego potomstwie. Jednakże Dawid odpowiedział Rechabowi i Baanie, jego bratu, synom Rimmona Beorotczyka, i rzekł do nich, Jako żyje Jechowa, który wykupił mą duszę z wszelkiej udręki, skoro tego, kto mi doniósł mówiąc, oto Saul umarł i we własnych oczach był zwiastunem dobrej nowiny, ja jednak chwyciłem i zabiłem w cyklach, gdy miałem mu dać zapłatę należną posłańcowi, to o ileż bardziej gdy ludzie niegodziwi zabili męża prawego w jego domu, na jego łóżku? I czyż teraz nie mam zażądać Jego krwi z waszych rąk? I czyż nie mam usunąć was z ziemi? Wtedy Dawid wydał nakaz młodzieńcom. Rozdział piąty Po jakimś czasie wszystkie plemiona Izraela przyszły do Dawida do Hebronu i powiedziały Oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem. Zarówno wczoraj, jak i przedtem, gdy Saul jeszcze był królem nad nami, ty wyprowadzałeś Izraela i ty go przyprowadzałeś. A Jehowa przemówił do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty zostaniesz wodzem nad Izraelem. Zatem wszyscy starsi izraelscy przyszli do króla do Hebronu, a król Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze przed obliczem Jehowy. Potem namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Dawid został królem, gdy miał trzydzieści lat. Królował przez czterdzieści lat, w Hebronie królował nad Judą przez siedem lat i sześć miesięcy, a w Jerozolimie królował przez trzydzieści trzy lata nad całym Izraelem i Judą. I król oraz jego ludzie wyruszyli do Jerozolimy przeciw Jebusytom, mieszkającym w tej ziemi, a oni poczęli mówić do Dawida: Nie wejdziesz tu, ale odeprom cię ślepi i kulawi. Myśleli bowiem: Dawid tu nie wejdzie. Mimo to Dawid przystąpił do zdobywania twierdzy Syjon, czyli miasta Dawidowego. Rzekł więc Dawid w owym dniu: Kto walczy z jebusytami, niech dojdzie przez tunel wodny zarówno do kulawych, jak i ślepych, których nienawidzi dusza Dawida. Dlatego mówi się: ślepy ani kulawy nie wejdzie do domu. A Dawid zamieszkał w twierdzy i nazwano ją miastem Dawidowym. I Dawid zaczął budować dookoła od nasypu ku środkowi. I Dawid stawał się coraz większy, a Jechowa, Bóg zastępów, był z nim. Achiram król Tyru wysyłał do Dawida posłańców, jak również drzewa cedrowe oraz obrabiających drewno i obrabiających kamień na mury, i zaczęli budować dom dla Dawida. I Dawid poznał, że Jechowa umocnił go jako króla nad Izraelem i że wywyższył jego królestwo ze względu na swój lud Izraela. I Dawid przybywszy z Hebronu brał sobie dalsze nałożnice i żony z Jerozolimy. I rodzili się Dawidowi kolejni synowie oraz córki. A oto imiona tych, którzy mu się urodzili w Jerozolimie: Szamuła i Szobab i Natan i Salomon i Ibhar i Eliszuła i Nefek i Jafia i Eliszama i Eliada i Elifelet. A Filistyni usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem. Wówczas wszyscy filistyni wyruszyli, by szukać Dawida. Kiedy Dawid o tym usłyszał, udał się na miejsce trudno dostępne. Filistyni zaś przyszli i krążyli po nizinie Refaim. A Dawid zapytał Jehowę, mówiąc: Czy mam wyruszyć przeciwko filistynom? Czy wydasz ich w moją rękę? Na to Jehowa rzekł do Dawida: Wyrusz, bo z całą pewnością wydam filistynów w twoją rękę. Dawid przybył więc do Baal Peracim i tam Dawid ich pobił. Wtedy rzekł: Jehowa przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, tak jak wody robią wyrwę. Dlatego nadał temu miejscu nazwę Baal To też zostawili tam swoje bożki, a Dawid i jego ludzie je zabrali. Później Filistyni jeszcze raz wyruszyli i krążyli po nizinie Refaim. Wtedy Dawid zapytał Jehowę, lecz on rzekł: Nie wyruszaj! Zajdź ich od tyłu i rusz na nich naprzeciw krzewów baka. A gdy usłyszysz odgłos marszu wśród wierzchołków krzewów baka, działaj zdecydowanie, gdyż wtedy Jechowa wyjdzie przed tobą, by pobić obóz Filistynów. I Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Jechowa, i pobił Filistynów od Geby aż po Gezer. Rozdział szósty i Dawid ponownie zebrał wszystkich doborowych mężczyzn w Izraelu, trzydzieści tysięcy. Potem Dawid i cały lud, który z nim był, wstali i udali się do Baale Judy, by sprowadzić stamtąd arkę prawdziwego Boga, nad którą jest wzywane imię, imię Jechowy zastępów siedzącego na cherubach. Kazali jednak wieść arkę prawdziwego Boga na nowym wozie, żeby ją wywieźć z domu Abinadaba, znajdującego się na wzgórzu. A Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. Jechali więc z nią z domu Abinadaba, który się znajdował na wzgórzu, z arką prawdziwego Boga. Achio zaś szedł przed arką. A Dawid i cały dom Izraela świętowali przed Jechową, mając wszelkiego rodzaju instrumenty z drewna jałowcowego oraz harfy i instrumenty strunowe, i tamburyny, i sistra, i czynele. I doszli aż do klepiska na a wtedy Uzza wyciągnął rękę ku arce prawdziwego Boga i chwycił ją, bo bydło nieomal spowodowało wywrócenie. Wówczas Jechowa zapłonął gniewem na uzzę i prawdziwy Bóg zabił go tam za ten postępek świadczący o braku szacunku, tak iż umarł tam przy arce prawdziwego Boga. A Dawid rozgniewał się z tego powodu, że Jechowa gwałtownie targnął się na uzzę i miejsce to zwie się perec uzza aż po dziś dzień. I w owym dniu Dawid zląkł się Jechowy i powiedział: Jak arka Jechowy przybędzie do mnie? I Dawid nie chciał przenosić arki Jechowy do siebie, do miasta Dawidowego. Kazał więc Dawid odwieźć ją do domu obet Edoma Gittyty. I arka Jechowy przebywała w domu obet Edoma Gittyty przez trzy miesiące. A Jechowa błogosławił obet Edomowi i wszystkim jego domownikom. W końcu doniesiono królowi Dawidowi, Jechowa błogosławi domowi Obed Edoma i wszystkiemu, co do Niego należy, ze względu na arkę prawdziwego Boga. Wówczas Dawid poszedł i z radością sprowadził arkę prawdziwego Boga z domu obed Edoma do miasta Dawidowego. A gdy niosący arkę Jechowy uszli sześć kroków, on od razu złożył w ofierze byka i tuczne zwierzę. I Dawid ze wszystkich sił pląsał przed Jechową, a przez cały czas Dawid był przepasany lnianym Efodem. I Dawid oraz cały dom Izraela prowadzili arkę Jechowy z radosnym wołaniem i przy dźwięku rogu. A gdy arka Jechowy dotarła do miasta Dawidowego, Michal, córka Saula, spojrzała w dół przez okno i zobaczyła, jak król Dawid skacze i pląsa przed Jechową. I wzgardziła nim w swoim sercu. Wnieśli więc arkę Jechowy i postawili ją na jej miejscu wewnątrz namiotu, który dla niej rozbił Dawid. Potem Dawid złożył przed obliczem Jechowy ofiary całopalne i ofiary współczesnictwa. Kiedy Dawid zakończył składanie ofiar całopalnych i ofiar współczesnictwa, pobłogosławił lud w imię Jechowy zastępów. Ponadto rozdał całemu ludowi, całej rzeszy Izraela, zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie, każdemu po okrągłym placku chleba i po placku daktylowym i po placku rodzynkowym po czym cały lud poszedł każdy do swego domu następnie Dawid powrócił by pobłogosławić swych domowników a Michal córka Saula wyszła Dawidowi na spotkanie i powiedziała jakże dzisiaj okrył się chwałą król Izraela gdy obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich sług tak jak się zupełnie obnaża któryś z pustogłowych ludzi. Wówczas Dawid rzekł do Michal: Było to przed obliczem Jechowy, który wybrał raczej mnie niż twego ojca i cały jego dom, by uczynić mnie wodzem nad ludem Jechowy Izraelem. I będę świętował przed Jechową i jeszcze bardziej pomniejsze swoją wartość i poniżę się w swoich oczach. A co się tyczy niewolnic, o których wspomniałaś, u nich chce się otoczyć chwałą. A Michał, córka Saula, już do dnia swej śmierci nie miała dziecka. Rozdział siódmy. A gdy król mieszkał w swoim domu i Jechowa zapewnił mu spokój od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół, rzekł król do proroka Natana: Patrz, oto ja mieszkam w domu z cedrów, podczas gdy arka prawdziwego Boga mieszka pod płótnami namiotowymi. Natan odrzekł królowi: Idź, czyń wszystko, co masz w sercu, bo Jechowa jest z Tobą. A owej nocy doszło do Natana słowo Jechowy, mówiące: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, oto co rzekł Jechowa: czy Ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? Bo nie mieszkałem w domu od dnia, gdy wyprowadziłem synów Izraela z Egiptu, aż po dziś dzień, lecz stale wędrowałem w namiocie i w przybytku. Czy przez cały ten czas, gdy wędrowałem pośród wszystkich synów Izraela, powiedziałem choćby słowo do któregoś z plemion izraelskich, którym nakazałem paść mój lud Izraela, mówiąc: Dlaczego nie zbudowaliście mi domu z cedrów? A oto, co powiesz mojemu słudze Dawidowi: Tak rzekł Jehowa zastępów: Ja wziąłem Cię z pastwiska odchodzenia za trzodą, byś został wodzem nad moim ludem Izraelem. I będę z Tobą dokądkolwiek pójdziesz, i wytracę przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół, i uczynię Ci wielkie imię jak imię wielkich, którzy są na ziemi. I wyznaczę miejsce memu ludowi Izraelowi, i zasadzę ich, i będą przebywać tam, gdzie są, i już nigdy nie zaznają niepokoju, a synowie nieprawości nie będą ich już uciskać, jak to czynili z początku, od dnia, gdy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem. I zapewnię ci spokój od wszystkich Twoich nieprzyjaciół. I Jehowa powiedział ci, że Jehowa uczyni dla Ciebie dom. Gdy się dopełnią Twoje dni i będziesz musiał spocząć ze swymi praojcami, ja wzbudzę po tobie Twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza i utwierdza jego królestwo. To on zbuduje dom dla mego imienia. Ja zaś utwierdzę tron jego królestwa po czas niezmierzony. Ja stanę się dla Niego ojcem, a On stanie się dla mnie synem. Gdy popełni zło, będę Go karcił rózgą ludzi i ciosami synów Adama. I nie opuści Go moja lojalna życzliwość, jaką oddaliłem od Saula, którego oddaliłem ze względu na Ciebie. A Twój dom i Twoje królestwo okażą się trwałe przed Twoim obliczem po czas niezmierzony. Twój tron utwierdzony zostanie po czas niezmierzony. I Natan przemówił do Dawida zgodnie ze wszystkimi tymi słowami i zgodnie z całą tą wizją. Wówczas król Dawid przyszedł i usiadłszy przed Jechową, rzekł: Kimże ja jestem, wszechwładny Panie Jechowo? I czymże jest mój dom, że przywiodłeś mnie aż dotąd? Jakby to było coś małego w twoich oczach, wszechwładny Panie Jechowo, ty jeszcze mówisz o domu swego sługi, wybiegając w daleką przyszłość. A jest to prawo dane ludziom wszechwładny Panie Jehowo. I cóż więcej może Dawid dodać i powiedzieć do ciebie, skoro ty sam dobrze znasz swego sługę, wszechwładny Panie Jehowo. Przez wzgląd na swe słowo i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, by dać je poznać twemu słudze. Dlatego jesteś naprawdę wielki, wszechwładny Panie Jehowo. Nie ma bowiem nikogo innego takiego jak ty. I oprócz ciebie nie ma Boga pośród wszystkich, o których słyszeliśmy na własne uszy. I jakiż to naród na ziemi jest podobny do Twojego ludu Izraela, który Bóg wykupił sobie jako lud i zapewnił sobie imię, i dokonał dla nich dzieł wielkich i napawających lękiem, by ze względu na swój lud, który sobie wykupiłeś z Egiptu, wypędzić narody i ich bogów. I ustanowiłeś sobie swój lud Izraela jako swój lud podczas niezmierzony, ty zaś Jehowo stałeś się ich Bogiem. A teraz Jehowo Boże podczas niezmierzony spełniaj słowo, które wyrzekłeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń tak jak powiedziałeś. Niech też twoje imię będzie wielkie podczas niezmierzony, by mówiono Jehowa zastępów jest Bogiem nad Izraelem. I niech dom Twego sługi Dawida zostanie utwierdzony przed twoim obliczem. Albowiem Ty, Jechowo, zastępów, Boże Izraela, wyjawiłeś do uszu swego sługi, mówiąc: Zbuduję dla ciebie dom. Dlatego sługa twój nabrał serca, by modlić się do ciebie, zanosząc tę modlitwę. A oto wszechwładny, Panie Jechowo, Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Jeśli zaś chodzi o Twoje słowa, Niech się okażą prawdą, ponieważ obiecujesz swemu słudze tę dobroć. Podejmij się więc tego i błogosław domowi swego sługi, by trwał przed Tobą po czas niezmierzony. Bo Ty wszechwładny Panie Jechowo obiecałeś, i dzięki Twojemu błogosławieństwu niech dom Twego sługi błogosławiony będzie po czas niezmierzony. Rozdział ósmy A później Dawid pobił Filistynów. I pokonał ich i zabrał Dawid z ręki Filistynów metek Amma. I pobił Moabitów i mierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi, żeby mógł ich odmierzyć dwa sznury na uśmiercenie, a cały sznur na zachowanie przeżyciu. I Moabici zostali sługami Dawida składającymi Daninę. I Dawid pobił Hadadazera, syna Rechoba króla Coby, gdy ten by ruszył, by przywrócić swą władzę nad rzeką Eufrat. I zabrał mu Dawid tysiąc jeźdźców oraz dwadzieścia tysięcy mężów pieszych. I Dawid poprzecinał ścięgna wszystkim koniom do Rydwanów, lecz pozostawił z nich sto koni. Kiedy Syria Damasceńska przyszła z pomocą Hadadezerowi królowi Coby, Dawid pobił wśród Syryjczyków dwadzieścia dwa tysiące mężów. Potem Dawid umieścił załogi w Syrii Damasceńskiej i Syryjczycy zostali sługami Dawida składającymi Daninę. A jehowa wybawiał Dawida dokądkolwiek on szedł. Ponadto Dawid zabrał okrągłe złote tarcze, które mieli słudzy hadadezera, i przyniósł je do Jerozolimy. A z beta-Hiberotaj, miast hadadezera, król Dawid zabrał bardzo dużo miedzi. I toi, król Hamatu, usłyszał, że Dawid pobił całe wojsko hadadezera. Toi posłał więc Jorama, swego syna, do króla Dawida by go zapytał o pomyślność i pogratulował mu z okazji tego, że walczył z Hadadezerem i go pokonał. Hadadezer bowiem wprawił się w bojach stoi. A w jego ręku były przedmioty ze srebra i przedmioty ze złota oraz przedmioty z miedzi. Te także król Dawid uświęcił dla Jehowy wraz ze srebrem i złotem, które uświęcił wziąwszy od wszystkich podbitych przez siebie narodów. Od Syrii i od Moabu i od synów Ammona i od Filistynów i od Amaleka oraz z łupu Hadadezera syna Rechoba króla Coby. I Dawid uczynił sobie imię, gdy wrócił po pobiciu Edomitów w Dolinie Soli, osiemnastu tysięcy. I trzymał załogi w Edomie. Po całym Edomie rozmieścił załogi i wszyscy Edomici zostali sługami Dawida. A Jehowa wybawiał Dawida dokądkolwiek on szedł. I Dawid dalej panował nad całym Izraelem, i Dawid nieustannie wydawał sądownicze rozstrzygnięcia oraz czynił to, co prawe całemu swemu ludowi. A Joab syn Cerui był ustanowiony nad wojskiem, Jehoszafat zaś syn Achiluda był kronikarzem, a Cadok, syn Achituba i Achimelech syn Abiatara byli kapłanami, Serajas zaś był sekretarzem. Abenajasz, syn Jehoiady, był ustanowiony nad Keretytami i Peletytami, natomiast synowie Dawida zostali kapłanami. Rozdział dziewiąty: I rzekł Dawid: Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, żeby mógł okazać mu lojalną życzliwość przez wzgląd na Jonatana? A dom Saula miał sługę imieniem Ciba. Wezwano go więc do Dawida i wtedy król powiedział do niego: Czy ty jesteś Ciba? Odpowiedział: Jestem twoim sługą. I król rzekł jeszcze: Czy nie ma nikogo więcej z domu Saula, żebym mógł mu okazać lojalną życzliwość Bożą? Wówczas Ciba powiedział do króla: Jest jeszcze syn Jonatana, utykający na nogi. Wtedy król rzekł do niego: Gdzie on jest? Ciba powiedział więc królowi: Oto jest w domu Mahira syna Ammiela w Lodebar. Król Dawid natychmiast posłał i zabrał go z domu Mahira syna Ammiela z Lodebar. Gdy mefiboszet, syn Jonatana syna Saula, przyszedł do Dawida, od razu padł na twarz i tak leżał. Wtedy Dawid rzekł: Mefiboszecie. A ten odpowiedział: Oto twój sługa. A Dawid rzekł jeszcze do niego: Nie lękaj się. Bo zaiste okaże ci lojalną życzliwość przez wzgląd na Jonatana, twego ojca, i zwrócę ci całe pole Saula, twego dziadka, i zawsze będziesz jadł chleb przy moim stole. Wówczas on padł na twarz i powiedział Czym jest twój sługa, że zwróciłeś swe oblicze na zdechłego psa takiego jak ja? Potem król wezwał Cibę, sługę Saula, i rzekł do niego. Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daje wnukowi twego Pana. I masz dla niego uprawiać rolę Ty i Twoi Synowie i Twoi słudzy. I masz się zajmować zbiorem, i służyć to będzie za pokarm dla tych, którzy należą do wnuka Twego Pana, i będą jeść. Lecz Mefiboszed, wnuk Twego Pana, będzie zawsze jadł chleb przy moim stole. A Ciba miał piętnastu synów i dwudziestu sług. To też Ciba powiedział do króla: Zgodnie ze wszystkim co mój pan król nakazuje swemu słudze, tak uczyni twój sługa. Ale Mefiboszet jada przy moim stole jak jeden z synów królewskich. A Mefiboszet miał młodego syna imieniem Micha. Wszyscy zaś którzy mieszkali w domu Ciby byli sługami Mefiboszeta. I Mefiboszet mieszkał w Jerozolimie, bo zawsze jadał przy stole króla, a utykał na obie nogi. Rozdział dziesiąty A potem umarł król synów Ammona i w jego miejsce zaczął panować Hanun, jego syn. Wówczas Dawid rzekł, „Okaże lojalną życzliwość Hanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec okazywał lojalną życzliwość mnie. Posłał więc Dawid, by przez swych sług pocieszyć go po stracie ojca i słudzy Dawida przybyli do ziemi synów Ammona. Jednakże książęta synów Ammona powiedzieli do Hanuna swego pana: Czyż w twoich oczach Dawid okazuje twemu ojcu szacunek, posyłając do ciebie pocieszycieli? Czyż Dawid nie po to przysłał do ciebie swych sług, by zbadali miasto i je przeszpiegowali, aby mógł je zburzyć?. To też Hanun wziął sług Dawida i zgolił im połowę brody, a obciąwszy im szaty do połowy, do pośladków odprawił ich. Później doniesiono o tym Dawidowi, a on od razu wysłał im na spotkanie, gdyż ci mężowie poczuli się bardzo upokorzeni. I rzekł król, mieszkajcie w Jerychu, aż wam bój nie odrosną brody, wtedy powrócicie. Z czasem synowie Ammona zobaczyli, że stali się dla Dawida odrażającą wonią. Posłali więc synowie Ammona i najęli Syryjczyków z Betrechop i Syryjczyków z Coby, dwadzieścia tysięcy mężów pieszych, oraz króla Maaki, tysiąc mężów, a także Isztobu, dwanaście tysięcy mężów. Gdy Dawid o tym usłyszał, wysłał Joaba oraz całe wojsko i mocarze. A synowie Ammona wyruszyli i zaczęli się ustawiać w szyku bojowym przy wejściu do bramy, także Syryjczycy z Coby i Rechobu oraz Isztobu i Maaki osobno na otwartym polu. Kiedy Joab zobaczył, że przeciwko niemu dochodzi do wypadów bojowych z przodu i z tyłu, Niezwłocznie wybrał niektórych spośród wszystkich doborowych mężczyzn w Izraelu i ustawił ich w szyku do starcia z Syryjczykami. A resztę ludu oddał w rękę Abisaja swego brata, żeby ustawił ich w szyku do starcia z synami Ammona. I rzekł Jeżeli Syryjczycy okażą się za silni dla mnie, ty będziesz mi wybawieniem. Lecz jeśli synowie Ammona okażą się za silni dla ciebie, to ja przyjdę, by cię wybawić. Bądź silny, żebyśmy okazali się odważni na rzecz naszego ludu i na rzecz miast naszego Boga, a Jehowa uczyni co dobre w jego oczach. Wówczas Joa po raz lud, który był z nim, ruszył do bitwy z Syryjczykami i ci rzucili się przed nim do ucieczki. A synowie Ammona zobaczyli, że Syryjczycy uciekli i sami rzucili się do ucieczki przed Abiszajem i weszli do miasta. Potem Joab powrócił od synów Ammona i przybył do Jerozolimy. Kiedy Syryjczycy zobaczyli, że zostali pokonani przez Izraela, zaczęli się zbierać razem. Posłał więc Hadadezer i sprowadził Syryjczyków, którzy byli w regionie rzeki. I przybyli do Helam na czele z Szobachem, dowódcą wojska Hadadezera. Dawid, gdy go o tym powiadomiono, natychmiast zebrał całego Izraela i przeprawił się przez Jordan i przybył do Helam a Syryjczycy ustawili się w szyku do starcia z Dawidem i zaczęli z nim walczyć. I Syryjczycy rzucili się do ucieczki przed Izraelem, a Dawid zabił spośród Syryjczyków siedmiuset powożących rydwanami oraz czterdzieści tysięcy jeźdźców, a Szobachowi, dowódcy wojska, zadał cios, takiż on tam umarł. Gdy wszyscy królowie, słudzy Hadadezera ujrzeli, że zostali pokonani przez Izraela, Niezwłocznie zawarli pokój z Izraelem i zaczęli im służyć. Asyryjczycy bali się podejmowania dalszych prób wybawienia synów Ammona. Rozdział jedenasty. A na początku roku, w czasie gdy królowie dokonują wypadów, Dawid posłał Joaba i z nim swoich sług oraz całego Izraela, żeby wytracili synów Ammona i oblegli rabbę, natomiast Dawid przebywał w Jerozolimie. A w porze wieczornej Dawid wstał ze swego łóżka i przechadzał się po płaskim dachu domu królewskiego. I z dachu ujrzał kąpiącą się kobietę, a ta kobieta odznaczała się bardzo pięknym wyglądem. Wtedy Dawid posłał i zapytał o tę kobietę, a ktoś powiedział: Czyż to nieba trzeba, córka Eliama, żona Uriasza-chetyty? Potem Dawid wysłał posłańców, żeby ją zabrać. Przyszła więc do niego i on się z nią położył, chociaż właśnie uświęcała się z powodu swej nieczystości później wróciła do swego domu i ta kobieta stała się brzemienna to też posłała i powiadomiła Dawida i rzekła jestem brzemienna wówczas Dawid posłał do Joaba mówiąc przyślij do mnie Uriasza Chetyte. Joab posłał więc Uriasza do Dawida gdy Uriasz przybył do niego, Dawid zaczął pytać, jak się wiedzie Joabowi i jak się wiedzie Ludowi oraz jak przebiega wojna. W końcu Dawid rzekł do Uriasza, Zejdź do swego domu i obmyj swe stopy. I Uriasz wyszedł z domu królewskiego, a za nim honorowy dar króla. Ale Uriasz położył się u wejścia do domu królewskiego razem ze wszystkimi innymi sługami swego pana i nie zszedł do swego domu. Powiadomiono więc Dawida, Uriasz nie zszedł do swego domu. Wówczas Dawid rzekł do Uriasza, czyż nie przybyłeś z podróży? Dlaczego nie zszedłeś do swego domu? Uriasz odrzekł Dawidowi, Arka oraz Izrael i Juda mieszkają w szałasach, a mój pan, Joab i słudzy mego pana obozują w szczerym polu. Ja zaś miałbym pójść do swego domu, by jeść i pić i by się położyć ze swą żoną? Jako żyjesz ty i jako żyje twoja dusza, nie uczynię tego. Wtedy Dawid rzekł do Uriasza, pozostań tu również dzisiaj, a jutro cię odeślę. Uriasz zatem pozostał w Jerozolimie tego dnia i następnego dnia. I wezwał go Dawid, by przed jego obliczem jadł i pił. W ten sposób go upił. On jednak wyszedł wieczorem, by się położyć na swym posłaniu wraz ze sługami swego Pana, lecz nie zszedł do swego domu. A rano Dawid napisał list do Joaba i wysłał go przez rękę Uriasza. I tak napisał w tym liście. Postawcie Uriasza na przedzie, gdzie się toczą najcięższe walki, i wycofajcie się za niego. I niech zostanie ugodzony i umrze. Gdy więc Joab pilnował miasta, postawił uriasza w miejscu, o którym wiedział, że są tam dzielni mężowie. Kiedy mieszkańcy miasta wyszli i zaczęli walczyć z Joabem, wtedy padli niektórzy z ludu słudzy Dawida, i także Uriasz Chetyta poniósł śmierć. Wówczas Joab posłałby powiadomić Dawida o wszystkim, co zaszło na wojnie. I wydał nakaz posłańcowi, mówiąc, Gdy skończysz opowiadać królowi o wszystkim, co zaszło na wojnie, a król wpadnie w złość i powie ci, Dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, by walczyć? Czyż nie wiedzieliście, że będą strzelać z muru? Kto zabił Abimelecha, syna Jerubbesheta? Czyż nie kobieta zrzuciła na niego z muru górny kamień młyński takiż poniósł śmierć pod tebecem? Czemuż musieliście podchodzić tak blisko pod mur? Wtedy ty mu powiedz, śmierć poniósł także twój sługa Uriasz Chetyta. To też ów posłaniec poszedł i przybywszy opowiedział Dawidowi wszystko, z czym Joab go posłał. I posłaniec rzekł jeszcze do Dawida: ci mężowie nas przemogli, tak iż wyszli przeciwko nam w pole. Lecz my spychaliśmy ich aż do wejścia do bramy. A strzelcy wciąż strzelali z muru do twoich sług, tak iż niektórzy ze sług króla ponieśli śmierć. Również twój sługa Uriasz Chetyta poniósł śmierć. Wówczas Dawid rzekł do posłańca, oto co powiesz Joabowi. Niech ta sprawa nie wydaje się zła w twoich oczach, bo miecz pożera jak jednego, tak drugiego. Wzmóż walkę przeciw temu miastu i zbóż je. I dodaj mu otuchy. A żona Uriasa usłyszała, że Uriasz jej mąż poniósł śmierć, zaczęła więc opłakiwać swego właściciela. Gdy przeminął okres żałoby, Dawid od razu posłał i zabrał ją do swego domu i została jego żoną. Z czasem urodziła mu syna, lecz to co uczynił Dawid było złe w oczach Jechowy. Rozdział dwunasty. I Jechowa posłał Natana do Dawida. Ten więc przyszedł do niego i powiedział mu. W pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogacz miał bardzo dużo owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił. I trzymał ją, to też żyła i rosła przy nim i przy jego synach, wszyscy byli razem. Jadła jego kęs i piła z jego kubka, i leżała u jego piersi, i stała się dla niego jakby córką. Po jakimś czasie przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było wziąć którąś ze swych owiec i ze swego bydła, by coś przyrządzić podróżnemu, który do niego przyszedł. Zabrał więc owieczkę męża ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł. Wówczas Dawid zapałał wielkim gniewem na tego męża i rzekł do Natana: Jako żyje jechowa, mąż, który to czyni, zasługuje na śmierć! A zatem owieczkę powinien dać poczwórne odszkodowanie, ponieważ to uczynił i ponieważ nie okazał współczucia. Wtedy Natan powiedział do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Oto co rzekł Jechowa Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, i ja cię wyratowałem z ręki Saula. Byłem też gotów dać ci dom twego Pana oraz żony Twego Pana na twoją pierś, jak również dać ci dom Izraela i judy. A gdyby to nie wystarczyło, byłem gotów ci dodać takie i inne rzeczy. Dlaczego wzgardziłeś słowem Jehowy, czyniąc to, co złe w jego oczach? Ugodziłeś mieczem Uriasza-Chetytę, a żonę jego wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem synów Ammona. Teraz już miecz nie odstąpi od twego domu po czas niezmierzony, ponieważ mną wzgardziłeś, biorąc żonę Uriasza-Chetyty, by została twoją żoną. Tak rzekł Jehowa, oto wzbudzam przeciwko Tobie nieszczęście z twego własnego domu. I na Twoich oczach wezmę Twoje żony i dam je Twemu bliźniemu, a on położy się z Twoimi żonami na oczach tego słońca. Wprawdzie Ty działałeś w skrytości, lecz ja uczynię to wobec całego Izraela i wobec Słońca. Dawid rzekł zatem do Natana: Zgrzeszyłem przeciwko Jehowie! Wtedy Natan powiedział do Dawida, też Jechowa pozwala twemu grzechowi odejść, nie umrzesz, ponieważ jednak przez tę rzecz bezsprzecznie odniosłeś się do Jechowy ze wzgardą, więc syn, który ci się właśnie urodził, niechybnie umrze. Potem Natan poszedł do swego domu. I Jechowa poraził dziecko, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, tak iż zachorowało. A Dawid zaczął szukać prawdziwego Boga ze względu na chłopca, i rozpoczął Dawid ścisły post. I wszedł i spędził noc i leżał na ziemi. To też starsi z jego domu stanęli nad nim, by go podnieść z ziemi, lecz on się nie zgodził i nie spożywał z nimi chleba. A siódmego dnia dziecko umarło. Słudzy Dawida bali się mu powiedzieć, że dziecko umarło. Mówili bowiem, oto gdy dziecko jeszcze żyło mówiliśmy do niego a on nie słuchał naszego głosu jak więc możemy mu powiedzieć dziecko umarło wtedy na pewno zrobi coś złego gdy Dawid zobaczył że jego słudzy szepczą między sobą zrozumiał Dawid że dziecko umarło i Dawid odezwał się do swych sług czy dziecko umarło oni odrzekli umarło Wtedy Dawid wstał z ziemi i obmył się oraz natarł oliwą. Zmienił też swe płaszcze i przyszedł do domu Jechowy i padł na twarz. Potem wszedł do swego domu i poprosił i szybko położono przed nim chleb, i zaczął jeść. Jego słudzy powiedzieli więc do niego Cóż znaczy to, co uczyniłeś? Ze względu na dziecko, gdy jeszcze żyło, pościłeś i płakałeś. A gdy tylko dziecko umarło, wstałeś i zacząłeś jeść chleb. Na to rzekł, gdy dziecko jeszcze żyło, pościłem i płakałem, gdyż powiedziałem sobie, kto wie, może Jehowa okaże mi łaskę i dziecko będzie żyło. A skoro umarło, po cóż mam pościć? Czy zdołam sprawić, by wróciło? Ja idę do niego, lecz ono do mnie nie wróci. I Dawid zaczął pocieszać Batrzebę, swoją żonę. Wszedł też do niej i się z nią położył. Po jakimś czasie urodziła syna i nadano mu imię Salomon. A Jehowa go miłował. Posłał więc za pośrednictwem proroka Natana i nadał mu imię Jedidiasz, ze względu na Jehowę. A Joab dalej walczył przeciwko rabbie synów Ammona i zdobył miasto królewskie. Wysłał zatem Joab posłańców do Dawida i powiedział: Walczyłem przeciwko rabbie, zdobyłem też miasto wód, a teraz zbierz resztę ludu i stań obozem przeciwko temu miastu i je zdobądź, żebym sam nie zdobył miasta i by w związku z nim nie wymieniano mojego imienia. To też Dawid zebrał cały lud i wyruszył do rabby i walczył przeciwko niej i ją zdobył. A z głowy Malkama zdjął koronę ważącą talent złota wraz z drogocennymi kamieniami i spoczęła na głowie Dawida. A łup, który wyniósł z miasta, był bardzo wielki. Lud zaś, który się w nim znajdował, wyprowadził, żeby ich postawić przy cięciu kamieni i przy ostrych narzędziach z żelaza i przy żelaznych siekierach. Kazał im też pracować przy wyrobie cegieł. I tak postąpił ze wszystkimi miastami synów Ammona. W końcu Dawid i cały lud wrócili do Jerozolimy. Rozdział 13. Oto co się stało po tym wszystkim. Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę imieniem Tamar i zakochał się w niej Amnon, syn Dawida. Amnon tak się tym dręczył, że zachorował z powodu Tamar swojej siostry, gdyż była dziewicą i w oczach Amnona było rzeczą trudną cokolwiek z nią uczynić. A miał Amnon towarzysza imieniem Jehonadab, syna Szymei, brata Dawida. Jehonadab zaś był mężem bardzo mądrym. Ten więc rzekł do niego... Dlaczego synu króla jesteś każdego ranka taki przygnębiony? Czy mi nie powiesz? Wtedy Amnon mu odpowiedział: Zakochałem się w Tamar, siostrze Absaloma, mego brata. Jehonada podrzekł mu: Połóż się w swoim łóżku i udawaj chorego. Twój ojciec na pewno przyjdzie, by się z tobą zobaczyć. A ty mu powiesz, proszę, niech przyjdzie Tamar, moja siostra, i mnie choremu da chleba. I niech przygotuje chleb pocieszenia na moich oczach, żebym to widział, a zjem z jej ręki. To też Amnon położył się i udawał chorego, a król przyszedłby się z nim zobaczyć. Wtedy Amnon powiedział królowi: Proszę niech przyjdzie tamar, moja siostra, i na moich oczach upiecze dwa placki w kształcie serca, żebym jako chory mógł jeść chleb z jej ręki. Wówczas Dawid posłał do Tamar do domu, mówiąc: Idź proszę do domu Amnona, twego brata, i przygotuj mu chleb pocieszenia. Tamar poszła więc do domu Amnona swego brata, podczas gdy on leżał. Potem wzięła ciasto i je zagniotła, i na jego oczach przygotowała placki, i upiekła placki w kształcie serca. W końcu wzięła głęboką patelnię i opróżniła ją przed nim, ale Amnon nie chciał jeść i powiedział: Niech wszyscy ode mnie wyjdą. Wtedy wszyscy od niego wyszli. Potem amnon rzekł do tamar, przynieś chleb pocieszenia do wewnętrznej komnaty, żebym jako chory mógł przyjąć go z twojej ręki. Tamar wzięła więc placki w kształcie serca, które przygotowała, i przyniosła je amnonowi swemu bratu do wewnętrznej komnaty. Gdy podeszła do niego, żeby jadł, on od razu chwycił ją i rzekł do niej: Chodź, połóż się ze mną, moja siostro. Leczona mu powiedziała, nie, mój bracie, nie upokarzaj mnie, bo tak się nie postępuje w Izraelu. Nie dopuszczaj się tego bezeceństwa. A ja gdzież podzieję moją hańbę? Ty zaś staniesz się podobny do jednego z nierozumnych mężczyzn w Izraelu. Proszę cię, porozmawiaj z królem, bo on ci mnie nie odmówi. Ten jednak nie chciał słuchać jej głosu, lecz przemógł ją i upokorzył i położył się z nią. I znienawidził ją Amnon bardzo wielką nienawiścią, gdyż nienawiść, którą ją znienawidził, była większa od miłości, którą ją przedtem miłował. Tak iż Amnon powiedział do niej: Wstań, odejdź. Rzekła mu na to: Nie mój bracie, bo ta niegodziwość, że mnie odsyłasz, jest większa niż tamta, której się wobec mnie dopuściłeś. Ale on nie chciał jej słuchać. Wówczas zawołał swego sługę, który mu usługiwał, i powiedział: Proszę wyrzuć tę osobę ode mnie na zewnątrz i zamknij za nią drzwi. A ona miała na sobie pasiastą długą szatę, bo tak ubierały się córki królewskie, dziewice, nosząc płaszcze bez rękawów. To też jego sługa wyprowadził ją na zewnątrz i zamknął za nią drzwi. Wtedy Tamar posypała sobie głowę popiołem i rozdarła pasiastą długą szatę, którą miała na sobie. I trzymała ręce na głowie, a odchodząc krzyczała i tak szła. Wówczas Absalom jej brat rzekł do niej Czy to Amnon twój brat był z tobą Teraz więc moja siostro zachowaj milczenie to twój brat nie zważaj na to w swym sercu I Tamar trzymana z dala od towarzystwa drugich zamieszkała w domu Absaloma swego brata A król Dawid usłyszał o tym wszystkim i bardzo się rozgniewał Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani źle ani dobrze bo Absalom znienawidził Amnona za to, że upokorzył Tamar jego siostrę. A po pełnych dwóch latach Absalom miał postrzegaczy owiec w Balchacor, w pobliżu Efraim, i zaprosił Absalom wszystkich synów królewskich. Absalom wszedł więc do króla i powiedział: Oto twój sługa ma postrzegaczy owiec. Proszę, niechaj król oraz jego słudzy pójdą z twoim sługą. Lecz król rzekł do Absaloma: nie, mój synu, nie pójdziemy wszyscy, żebyśmy się nie stali dla ciebie brzemieniem. Chociaż nalegał na niego, on nie chciał pójść, lecz go pobłogosławił. W końcu Absalom powiedział: Jeśli nie ty, to proszę, niech idzie z nami Amnon, mój brat. Król odrzekł mu: Po cóż miałby iść z tobą? I Absalom zaczął na niego nalegać, tak iż posłał Amnona, a z nim wszystkich synów królewskich. Potem Absalom nakazał swym sługom mówiąc, patrzcie proszę, gdy tylko serce Amnona rozweseli się od wina, a ja wam powiem zabijcie Amnona, macie go uśmiercić. Nie bójcie się, czyż nie ja wam nakazałem? Bądźcie silni i okażcie się dzielni. I słudzy Absaloma uczynili Amnonowi tak jak nakazała Absalom, a wszyscy inni synowie królewscy wstali i dosiadłszy każdy swego muła rzucili się do ucieczki. A gdy byli w drodze do Dawida doszła wiadomość tej treści, a Psalom wybił wszystkich synów królewskich i ani jeden z nich nie pozostał. Wtedy król wstał i rozdarł swe szaty i leżał na ziemi, a wszyscy jego słudzy stali obok z rozdartymi szatami. Lecz Jehonada, syn Szymei, brata Dawida, odezwał się i rzekł. Niechaj mój pan nie myśli, że wszyscy młodzieńcy spośród synów królewskich zostali uśmierceni, bo tylko Amnon poniósł śmierć, gdyż na rozkaz Absaloma stało się to jako coś postanowionego od dnia, gdy on upokorzył Tamar jego siostrę. Niech więc mój pan król nie bierze sobie do serca tego słowa wszyscy synowie królewscy ponieśli śmierć, wszak poniósł śmierć tylko Amnon. Tymczasem Absalom uciekł. Później młodzieniec pełniący straż podniósł oczy i zobaczył, a oto mnóstwo ludzi szło z drogi, która była za nim na zboczu góry. Wówczas Jehonada brzegł do króla: — Oto przybyli synowie królewscy! Stało się to zgodnie ze słowem twego sługi! A gdy tylko skończył mówić, oto synowie królewscy weszli i podniósłszy głos, rozpłakali się. Nawet król i wszyscy jego słudzy płakali bardzo wielkim płaczem. Absalom zaś uciekł, żeby dostać się do Talmaja, syna Ammichuda, króla Geszuru. A Dawid przez wszystkie te dni był pogrążony w żałobie z powodu swego syna. Absalom zaś uciekł i dotarł do Geszuru i przebywał tam trzy lata. W końcu dusza króla Dawida zapragnęła wyjść do Absaloma. Pocieszył się bowiem po Amnonie, który poniósł śmierć. Rozdział czternasty a Joab syn Cerui, poznał że serce króla skłania się ku Absalomowi. To też Joab posłał do Tekoi i sprowadził stamtąd mądrą kobietę i powiedział jej: Proszę cię, pogrąż się w żałobie i ubierz się proszę w szaty żałobne i nie nacieraj się oliwą i upodobnij się do kobiety, która od wielu dni jest w żałobie pozmarłym i wejdź do króla i powiedz mu takie oto słowo. Po czym Joab włożył słowa w jej usta. I ta kobieta z Tekoi weszła do króla i padła twarzą na ziemię i pokłoniwszy się powiedziała, racz wybawić królu. Wówczas król rzekł do niej, co ci się stało? Odrzekła, otóż jestem kobietą owdowiałą, gdyż mój mąż umarł. Twoja służebnica miała dwóch synów i obaj zaczęli się bić w polu, a nie było nikogo, kto by przyszedł na ratunek i rozdzielił ich. W końcu jeden zadał cios drugiemu i go uśmiercił. A oto cała rodzina powstała przeciwko twojej służebnicy i wciąż mówi, wydaj tego, który zadał cios swemu bratu, byśmy mogli go uśmiercić za dusza jego brata, którego zabił i zgładźmy dziedzica. I niechybnie zgaszą pozostały żar moich węgli, żeby nie zachować mojemu mężowi ani imienia, ani ostatka na powierzchni ziemi. Wtedy król rzekł do tej kobiety Idź do swego domu, a ja wydam nakaz w twojej sprawie. Na to kobieta z Tekoi powiedziała królowi, niech wina, mój panie królu, spadnie na mnie oraz na dom mego ojca, bo przecież król i jego tron jest niewinny. Król zaś odrzekł, gdyby ktoś mówił do ciebie, przyprowadź go do mnie, a już nigdy nie wyrządzi ci krzywdy. Lecz ona powiedziała, proszę, niechaj król wspomni na Jehowę swego Boga, żeby mściciel krwi ciągle nie wytracał i żeby nie zgładzili mojego syna. Na to rzekł, — Jako żyje Jehowa, ani jeden włos Twego syna nie spadnie na ziemię. Wówczas ta kobieta powiedziała, — Pozwól, proszę, że Twoja służebnica powie słowo mojemu panu królowi. Rzekł zatem, — Mów. I ta kobieta powiedziała jeszcze, — Czemuż więc zamyśliłeś coś takiego przeciwko ludowi Bożemu? Skoro król mówi to słowo, to jest jak ten, kto zawinił gdyż król nie sprowadza z powrotem swego własnego wygnańca. Niechybnie bowiem pomrzemy i będziemy jak wody wylane na ziemię, których nie można zebrać. Lecz Bóg nie odbierze duszy i obmyślił powody, dla których wygnaniec nie powinien pozostawać wygnany od niego. A weszłam, by powiedzieć to słowo królowi mojemu panu, gdyż lud mnie przestraszył. To też twoja służebnica rzekła: Porozmawiam z królem. Może król postąpi według słowa swej niewolnicy? Ponieważ król wysłuchał, aby wyzwolić swą niewolnicę z dłoni męża, który mnie i mojego jedynego syna usiłuje zgładzić z dziedzictwa danego przez Boga, więc twoja służebnica powiedziała Niechaj słowo mojego pana króla zapewni spokój. Bo jak anioł prawdziwego Boga, taki jest mój pan król w rozróżnianiu tego, co dobre, a co złe. I oby Jechowa twój Bóg był z tobą. Król odezwał się i rzekł tej kobiecie Proszę, nie ukrywaj przede mną rzeczy, o którą cię pytam. Kobieta powiedziała Proszę, niech mój pan król mówi. I król rzekł Czy w tym wszystkim jest z tobą ręka Joaba? Wtedy kobieta odpowiedziała, mówiąc Jako żyje twoja dusza, mój panie królu, nikt nie może odejść w prawo ani w lewo od tego wszystkiego, co mój pan król powiedział. Istotnie, to twój sługa Joab dał mi nakaz i to on włożył w usta twojej służebnicy wszystkie te słowa. Twój sługa Joab uczynił to, aby zmienić oblicze tej sprawy, lecz mój pan jest mądry jak gdyby miał mądrość anioła prawdziwego Boga, takiż wie o wszystkim, co jest na ziemi. Później król rzekł do Joaba: A zatem uczynię tę rzecz. Idź więc, przyprowadź z powrotem tego młodzieńca Absaloma. Wtedy Joab padł twarzą na ziemię i się pokłonił i błogosławił króla. I odezwał się Joab: Dzisiaj twój sługa poznał, że znalazłem łaskę w twoich oczach, mój panie królu, gdyż król postąpił według słowa swego sługi. Potem Joab wstał i udał się do Geszuru i przyprowadził Absaloma do Jerozolimy. Jednakże król rzekł: Niech wróci do swego domu, lecz mojego oblicza nie może zobaczyć. Wrócił więc Absalom do swojego domu, ale oblicza króla nie zobaczył. A w porównaniu z Absalomem nie było w całym Izraelu tak pięknego mężczyzny, którego by tak bardzo sławiono. Nie miał żadnej wady od spodu stopy aż po czubek głowy. Gdy ostrzygł sobie głowę, a strzygł ją z końcem każdego roku, ponieważ tak mu ciążyła, więc ją strzygł, wtedy ważył włosy ze swej głowy. Dwieście sykli, według kamiennego odważnika królewskiego. Absalomowi urodziło się trzech synów i jedna córka, imieniem Tamar. Była to kobieta o nader pięknym wyglądzie. I Absalom mieszkał w Jerozolimie przez pełne dwa lata, a oblicza króla nie zobaczył. Wysłał więc Absalom po Joaba, by go posłać do króla, lecz on nie chciał do niego przyjść. Potem wysłał ponownie, drugi raz, ale on nie chciał przyjść. W końcu powiedział swym sługom: Patrzcie, pole Joaba jest obok mojego, a ma on tam jęczmień. Idźcie i podpalcie je ogniem. To też słudzy Absaloma podpalili pole ogniem. Wtedy Joab wstał i przyszedł do Absaloma do jego domu i rzekł doń: Dlaczego twoi słudzy podpalili moje pole ogniem? Absalom odpowiedział Joabowi: Oto posłałem do ciebie i rzekłem: Przyjdź tu a poślę cię do króla. Mówiąc, po co przeszedłem z geszuru? Byłoby dla mnie lepiej, żebym tam pozostał. Pozwól mi więc zobaczyć oblicze króla, a jeśli jest we mnie jakaś wina, niech on mnie uśmierci. To też Joab wszedł do króla i mu to powiedział. Wtedy on wezwał Absaloma, który zaraz wszedł do króla i mu się pokłonił, padając twarzą na ziemię przed królem. Potem król ucałował Absaloma. Rozdział piętnasty a po tych wydarzeniach Absalom postarał się dla siebie o Rydwan, jak również o konie i o pięćdziesięciu mężów biegnących przed nim. Absalom wstawał wcześnie rano i zajmował miejsce na skraju drogi wiodącej do Bramy. A gdy ktoś mający sprawę sądową przychodził do króla na sąd, Absalom wołał go i mówił: Z którego jesteś miasta? Ten odpowiadał: Sługa twój jest z jednego spośród plemion Izraela. Absalom zaś mówił do niego: Patrz, twoje sprawy są dobre i słuszne, lecz u króla nie ma nikogo, kto by cię wysłuchał. I Absalom mówił jeszcze. O, gdybyż mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi, by do mnie mógł przychodzić każdy, kto ma sprawę sądową lub czeka na sądownicze rozstrzygnięcie, wtedy ja oddałbym mu sprawiedliwość. Ponadto, gdy ktoś podszedłby mu się pokłonić, on wyciągał rękę, chwytał go i całował. Absalom postępował tak wobec wszystkich Izraelitów, którzy przychodzili na sąd do króla i wykradał Absalom serca mężów izraelskich. A po upływie czterdziestu lat Absalom powiedział do króla Pozwól mi proszę pójść i w Hebronie spełnić ślub, który uroczyście złożyłem Jehowie, bo twój sługa złożył uroczysty ślub, gdy mieszkałem w Geszurze w Syrii, mówiąc Jeśli Jehowa naprawdę przyprowadzi mnie z powrotem do Jerozolimy, to będę pełnił służbę dla Jechowy. Król rzekł więc do niego: idź w pokoju. Wtedy on wstał i udał się do Hebronu. Wówczas Absalom rozesłał szpiegów po wszystkich plemionach Izraela, mówiąc: gdy tylko usłyszycie dźwięk rogu, mówcie: Absalom został królem w Hebronie. Poszło więc za Psalomem dwustu mężów z Jerozolimy, których wezwano i którzy szli niczego nie podejrzewając i o niczym nie wiedząc. Absalom Psalom zaś złożywszy ofiary, posłał po Achitofela Gilonitę, doradcę Dawidowego z jego miasta Gilo. A spisek się umacniał, i coraz więcej ludu było za Psalomem. Po pewnym czasie przybył zwiastun do Dawida, mówiąc: Serce mężów Izraelskich jest za Psalomem. Dawid natychmiast powiedział wszystkim swym sługom, którzy z nim byli w Jerozolimie: Wstańcie i uciekajmy, bo nie będzie dla nas ocalenia przed Absalomem. Ruszajmy szybko, żeby on czasem się nie pośpieszył i nas nie dosięgnął, i nie sprowadził na nas czegoś złego i nie pobił miasta ostrzem miecza. Słudzy królewscy odrzekli królowi: Zgodnie ze wszystkim, co mój pan król postanowi, oto są twoi słudzy. Król zatem wyszedł, a tuż za nim wszyscy jego domownicy, lecz pozostawił król dziesięć kobiet nałożnic, by się troszczyły o dom. I król dalej szedł, a tuż za nim cały lud. I zatrzymali się w bet A wszyscy jego słudzy przechodzili u jego boku, i wszyscy karytyci, i wszyscy peletyci, i wszyscy gittyci, sześciuset mężów, którzy podążali za nim z gat, przechodziło przed obliczem króla. Wtedy król rzekł do Ittaja Gittyty. Czemuż i ty miałbyś iść z nami? Wróć i mieszkaj u króla, bo jesteś cudzoziemcem, a ponadto jesteś wygnany ze swego miejsca. Przyszedłeś wczoraj, a dzisiaj miałbym ci kazać wędrować z nami, byś poszedł, gdy ja idę dokądkolwiek idę? Wróć i zabierz ze sobą swoich braci i oby Jechowa okazał ci lojalną życzliwość i wierność. Lecz Ittaj odpowiedział królowi, mówiąc, Jako żyje Jechowa i jako żyje mój pan król, gdziekolwiek by się znalazł mój pan król, czy to na śmierć, czy na życie, tam też znajdzie się twój sługa. Wtedy Dawid rzekł do Ittaja, Ruszaj, przechodź. Przeszedł więc Ittaj Gittyta, a także wszyscy jego ludzie i wszystkie maleństwa, które z nim były. A cały lud tej ziemi głośno płakał i cały przechodził. Król zaś stał przy dolinie potoku Kidron, a cały lud przechodził na otwartą drogę ku Pustkowiu. I był tam też cadok, a z nim wszyscy lewici niosący arkę przymierza prawdziwego Boga. I postawili arkę prawdziwego Boga przy Abiatarze, aż cały lud przeszedł z miasta. Lecz król rzekł do cadoka, weź arkę prawdziwego Boga z powrotem do miasta. Jeśli znajdę łaskę w oczach Jechowy, to On przyprowadzi mnie z powrotem i pozwoli mi zobaczyć ją samą oraz miejsce jej przebywania. Ale gdyby powiedział nie znajduję w tobie upodobania, oto jestem. Niech postąpi ze mną tak, jak to jest dobre w jego oczach. I król rzekł jeszcze do kapłana Sadoka, Czyż nie jesteś widzącym? Wracaj w pokoju do miasta. Również Ahimaat, twój syn, i Jonatan, syn Abiatara, dwaj wasi synowie, niech będą z wami. Patrz, ja będę zwlekał u brodów pustkowia, dopóki nie przyjdzie od was słowo, by mnie powiadomić. To też Sadok i Abiatar wzięli arkę prawdziwego Boga z powrotem do Jerozolimy i dalej tam mieszkali. Natomiast Dawid wchodził po stoku góry oliwnej, a wchodząc, płakał i miał nakrytą głowę. Szedł boso, a wszyscy ludzie, którzy z nim byli, ponakrywali głowy i wchodzili, a wchodząc płakali. I doniesiono Dawidowi, Achitofel jest wśród spiskujących za psalomem. Wówczas Dawid rzekł, Jehowo, proszę obróć w głupstwo radę Achitofela. A gdy Dawid dotarł na szczyt, gdzie lud zwykle kłaniał się Bogu, oto wyszedł mu na spotkanie Huszaj Arkijczyk, mając długą szatę rozdartą, a na głowie proch. Jednakże Dawid rzekł do niego Gdybyś poszedł ze mną, stałbyś się dla mnie ciężarem. Ale jeśli wrócisz do miasta i powiesz Absalomowi, Jestem twoim sługą królu, byłem ja swego czasu sługą twojego ojca, lecz teraz jestem twoim sługą, to na moją korzyść zniweczysz radę Achitofela. Czyż nie ma tam z tobą kapłanów Cadoka i Abiatara? Cokolwiek więc usłyszysz z domu króla, winieneś powiedzieć kapłanom Cadokowi i Abiatarowi. Oto są tam z nimi ich dwaj synowie: Achimaad Cadoka i Jonatan Abiatara, i za ich pośrednictwem przekazujcie mi wszystko, co usłyszycie. To też Husza i towarzysz Dawida przyszedł do miasta, a Psalom zaś wkraczał wtedy do Jerozolimy. Rozdział szesnasty gdy Dawid przeszedł nieco poza szczyt, oto Ciba, sługa Mefiboszeta, wychodził mu naprzeciw z parą osiodłanych osłów, a na nich było dwieście chlebów i sto placków rodzynkowych i sto porcji owoców letnich oraz wielki dzban wina. Wtedy król rzekł do Ciby, na cóż ci to wszystko? Ciba odrzekł, te osły są po to, by na nich jechali domownicy króla, a chleb i owoce letnie do jedzenia dla młodzieńców. Wino zaś jest do picia dla zmęczonego na pustkowiu. Wówczas król powiedział: A gdzie jest syn twego pana? Ciba odrzekł królowi: Mieszka tam, w Jerozolimie, powiedział bowiem: Dzisiaj dom Izraela zwróci mi władzę królewską mego ojca. Wtedy król powiedział do Ciby: Oto twoim jest wszystko, co należy do Mefiboszeta. Na to Ciba rzekł: Kłaniam się nisko. Obym znalazł łaskę w Twoich oczach, mój Panie Królu. I przybył król Dawid aż do Bachurim, a oto wychodził stamtąd mąż imieniem Simej, syn Gery, pochodzący z rodziny, która należała do domu Saula. I wychodził, a wychodząc złożeczył. I zaczął ciskać kamieniami w Dawida i we wszystkich sług króla Dawida. A cały lud i wszyscy mocarze byli po jego prawej i lewej stronie. A Simej, złożecząc mówił, Precz, precz, człowieku winny krwi i nicponiu. Jechowa sprowadził na ciebie całą winę krwi za dom Saula, w którego miejsce królowałeś. I Jechowa oddaje władzę królewską w rękę Absaloma, twego syna. I oto sam znalazłeś się w nieszczęściu, gdyż jesteś człowiekiem winnym krwi. W końcu Abiszaj syn Cerui powiedział do króla: Czemuż ten zdechły pies miałby złorzeczyć memu panu królowi? Pozwól proszę, że pójdę i utnę mu głowę. Lecz król rzekł: Co wam do mnie, synowie Cerui? Niechże zło rzeczy, gdyż sam Jechowa mu powiedział złożyć Dawidowi. Kto zatem może powiedzieć, czemu tak postąpiłeś? I Dawid rzekł jeszcze do Abiszaja i wszystkich swych sług: Oto mój własny syn, który wyszedł z mego wnętrza, nastaje na moją duszę. A co dopiero jakiś Beniaminita? Zostaw go, żeby złorzeczył, bo Jechowa tak mu powiedział. Może Jechowa zobaczy swym okiem i przywróci mi Jechowa dobroć w miejsce jego dzisiejszego przekleństwa. Potem Dawid i jego ludzie szli dalej drogą, a Simej szedł z boczem góry, idąc równo z nim, żeby złorzeczyć. I ciskał kamieniami, dopóki był równo z nim, i rzucał mnóstwo prochu. W końcu król i cały jego lud przybyli zmęczeni. Tam więc odetchnęli. Absalom zaś i cały lud, mężowie izraelscy, wkroczyli do Jerozolimy i był z nim Achitofel. A gdy tylko Huszaj Arkijczyk, towarzysz Dawida, przyszedł do Absaloma, Huszaj odezwał się do Absaloma. Niech żyje król, niech żyje król. Na to Absalom rzekł do Huszaja Czyż taka jest twoja lojalna życzliwość wobec twego towarzysza? Czemuż nie poszedłeś ze swoim towarzyszem? Huszaj odrzekł Absalomowi: Nie, ale będę należał do tego, kogo wybrał Jechowa oraz ten lud i wszyscy mężowie Izraelscy, i u niego będę mieszkał. A po drugie, komu mam służyć, czy nie jego synowi? Jak służyłem twemu ojcu, taki będę przed tobą. Później Absalom powiedział do Achitofela: Udzielcie rady, co mamy czynić? Wtedy Achitofel rzekł do Absaloma Współżyj z nałożnicami swego ojca, które on pozostawił, by się troszczyły o dom, a cały Izrael usłyszy, że uczyniłeś z siebie odrażającą woń dla swego ojca i wzmocnią się ręce wszystkich, którzy są z tobą. To też rozbito dla Absaloma namiot na dachu i Absalom zaczął współżyć z nałożnicami swego ojca na oczach całego Izraela. A z radą Achitofela, której udzielał w owych dniach, było tak, jakby się człowiek pytał o słowo prawdziwego Boga. Taka była wszelka rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma. Rozdział 17. I Achitofel rzekł jeszcze do Absaloma: Pozwól mi, proszę, wybrać dwanaście tysięcy mężów i wyruszyć, i dzisiejszej nocy ścigać Dawida. Napadnę go, gdy jest zmęczony i obie ręce ma słabe. I sprawię, że zadrży, i cały lud, który jest z nim, ucieknie, a ja zabiję samego króla. Cały zaś lud przyprowadzę z powrotem do ciebie. Ceną powrotu wszystkich jest mąż, którego szukasz, a cały lud będzie zażywał pokoju. I słowo to było słuszne w oczach Absaloma i w oczach wszystkich starszych Izraela. Jednakże Absalom rzekł: Zawołaj, proszę, także Huszaja Arkijczyka. I posłuchajmy, co jest w jego ustach, właśnie jego. To też Huszaj przyszedł do Absaloma. Wtedy Absalom powiedział do niego: Takie a takie słowo wyrzekł Achitofel, czy mamy postąpić według jego słowa? Jeśli nie, ty sam powiedz. Huszaj rzekł na to do Absaloma: Rada, której udzielił Achitofel, tym razem nie jest dobra. I Huszaj rzekł jeszcze: sam dobrze znasz swego ojca i jego ludzi, że to mocarze, i że są rozgoryczeni w duszy jak niedźwiedzica, która straciła w polu swe młode. A twój ojciec jest wojownikiem i nie będzie nocował z ludem. Oto teraz schował się w jednej z jam lub w jakimś innym miejscu, a gdy napadnie na nich już na samym początku, wówczas kto o tym usłyszy, ten usłyszawszy z całą pewnością powie: Klęska spadła na lud, który idzie za Absalomem. I nawet dzielny mąż, którego serce jest jak serce lwa, zupełnie opadnie z sił. Bo cały Izrael wie, że twój ojciec jest mocarzem i że tacy sami są też dzielni mężowie, którzy są z nim. Ja zatem radzę, niech koniecznie zbierze się przy Tobie cały Izrael, od Dan po Beerszebe, tak licznie jak ziarnka piasku nad morzem. I ty osobiście wyrusz do walki. I wyruszymy przeciw niemu w jedno z miejsc, gdzie na pewno się go znajdzie, i spadniemy na niego jak rosa, która spada na ziemię. I z niego oraz wszystkich ludzi, którzy są z nim, żaden nie pozostanie. A gdyby się wycofał do jakiegoś miasta, cały Izrael przyniesie powrozy do tego miasta, i będziemy je ściągać do Doliny Potoku, aż nie pozostanie tam nawet kamyk. Wtedy Absalom i wszyscy mężowie Izraelscy powiedzieli: Rada Huszaja Arkijczyka jest lepsza niż rada Achitofela. I sam Jechowa nakazał zniweczyć radę Achitofela, chociaż była dobra, żeby Jechowa mógł sprowadzić nieszczęście na Absaloma. Później Huszaj powiedział kapłanom Cadokowi i Abiatarowi: Achitofel tak a tak doradził Absalomowi i starszym Izraela. Ja zaś doradziłem tak a tak. Teraz więc prędko poślijcie i powiedzcie Dawidowi, mówiąc, nie nocuj dziś na pustynnych równinach pustkowia, lecz koniecznie powinieneś się przeprawić, żeby czasem król oraz cały lud, który jest z nim, nie zostali pochłonięci. Gdy Jonatan i Achimaad stali przy Enrogel, jakaś służąca wyszła i powiadomiła ich. Poszli więc, gdyż mieli powiadomić króla Dawida. Nie mogli się bowiem pokazać, wstępując do miasta. Jednakże pewien młodzieniec zobaczył ich i powiadomił Absaloma. To też obaj prędko odeszli i przyszli do domu jednego z mieszkańców Bahurim, który miał na swoim dziedzińcu studnię, i zeszli do niej. Potem kobieta wzięła płachtę i rozciągnęła ją z wierzchu na tej studni i nasypała na nią tłuczonego ziarna, i niczego nie zauważono. A słudzy Absaloma przyszli do tej kobiety, do jej domu i powiedzieli Gdzie są Achimaac i Jonatan? Kobieta odrzekła im Poszli stąd do wód. Szukali więc, lecz ich nie znaleźli. Wrócili zatem do Jerozolimy. A po ich odejściu tamci wyszli ze studni i poszli i powiadomili króla Dawida. I rzekli do Dawida Wstańcie i szybko przeprawcie się przez wody bo Achitofel tak a tak doradzał przeciwko wam. Dawid natychmiast wstał, a także cały lud, który z nim był, i przeprawiali się przez Jordan, aż rankiem się rozwidniło, aż nie brakowało ani jednego, który by się nie przeprawił przez Jordan. Achitofel zaś, widząc, że nie postąpiono zgodnie z jego radą, osiodłał osła i wstawszy udał się do domu, do swego miasta. Potem wydał polecenia swoim domownikom, a sam się powiesił, i tak umarł. I został pogrzebany w grobowcu swych praojców. Dawid przybył do Machanaim, natomiast Absalom przeprawił się przez Jordan, on i wszyscy mężowie izraelscy z nim. W miejsce Joaba Absalom ustanowił nad wojskiem Amasę. A Amasa był synem męża imieniem Jitra, Izraelity, który współżył z Abigail, córką Nachasza, siostrą Cerui, i matki Joaba. A Izrael i Absalom rozłożyli się obozem w ziemi Gilead. Gdy tylko Dawid przybył do Machanaim, Shobi syn Nachasza z rabby synów Ammona, i Mahir syn Ammiela z lodebar, i Barzilla i gileadczyk z Rogelim przynieśli łóżka i misy, i naczynia garncarskie, oraz pszenicę i jęczmień, i mąkę i prażone ziarno, i bób i soczewice i przypiekane ziarno, Również miód i masło i owce i sery krowie przynieśli dla Dawida oraz ludu, który był z nim, żeby jedli, powiedzieli bowiem: Lud jest głodny i zmęczony i spragniony na pustkowiu. Rozdział 18. A Dawid policzył lud, który z nim był, i ustanowił nad nimi dowódców tysięcy i dowódców setek. Ponadto Dawid posłał trzecią część ludu pod ręką Joaba, i trzecią część pod ręką Abishaja, syna Cerui, brata Joaba. I trzecią część pod ręką Ittaja Gittyty. Potem król rzekł do ludu, ja też muszę wyruszyć z wami. Lecz lud powiedział, nie możesz wyruszyć, bo gdybyśmy musieli uciekać, oni nie będą na nas zważać w swym sercu. I gdyby połowa z nas poniosła śmierć, nie będą na nas zważać w swym sercu, gdyż ty jesteś wart dziesięciu tysięcy z nas. Byłoby więc lepiej, gdybyś był gotowy do udzielenia nam pomocy z miasta. To też król rzekł do nich, Uczynię to, co dobre w waszych oczach. I król stał obok bramy, a cały lud wyruszał setkami i tysiącami. I król jeszcze nakazał Joabowi i Abiszajowi i Ittajowi, mówiąc, Obchodźcie mi się delikatnie z tym młodzieńcem Absalomem. A cały lud słyszał, jak król wydawał wszystkim dowódcom nakaz w sprawie Absaloma. I lud ciągnął w pole, by się zetrzeć z Izraelem, i doszło do bitwy w lesie Efraima. W końcu lud izraelski został tam pokonany przez sług Dawida, i w owym dniu nastąpiła tam wielka rzeź, padło dwadzieścia tysięcy mężów. I bitwa się rozprzestrzeniła na całą tę ziemię, która była w zasięgu wzroku a las pochłonął więcej ludu niż ich pochłonął miecz w owym dniu. W końcu Absalom znalazł się przed sługami Dawida. Absalom jechał na mule, a muł wszedł pod gąszcz gałęzi potężnego drzewa, tak iż on mocno uwiązł głową w tym wielkim drzewie i zawisł między niebiosami a ziemią, podczas gdy muł, który był pod nim, poszedł dalej. Wtedy zobaczył to pewien mąż i powiadomił Joaba, mówiąc, Oto widziałem Absaloma wiszącego na wielkim drzewie. Joab odrzekł mężowi, który go o tym powiadomił. I ty to zobaczyłeś? Czemu więc nie zwaliłeś go tam na ziemię? Wtedy moim obowiązkiem byłoby dać ci dziesięć srebrników i pas. Lecz mąż ten rzekł do Joaba. Choćby mi odważono na dłonie tysiąc srebrników, nie wyciągnąłbym ręki na syna królewskiego. Bo słyszeliśmy, jak król nakazał tobie i Abisajowi i Ittajowi, mówiąc: Uważajcie, kimkolwiek jesteście na tego młodzieńca, na Absaloma. Przecież postąpiłbym zdradziecko przeciw jego duszy, a cała sprawa nie pozostałaby ukryta przed królem. I ty sam stanąłbyś z boku. Na to Joab rzekł: Nie będę się tak przy tobie powstrzymywał. Następnie wziął w dłoń trzy drzewca i przebił nimi serce Absaloma, gdy on był jeszcze żywy w sercu wielkiego drzewa. Wówczas nadeszło dziesięciu sług, niosących oręż Joaba, i zadało cios Absalomowi, by go dobić. A Joab zadoł wróg, żeby lud wrócił z pościgu za Izraelem. Joab bowiem powstrzymał lud. W końcu wzięli Absaloma i wrzucili go w lesie do wielkiego dołu. I wznieśli nad nim bardzo wielki stos kamieni. A cały Izrael uciekł, każdy mężczyzna do swego domu. Absalom zaś jeszcze za życia wziął i postawił sobie kolumnę, która jest na nizinie królewskiej, bo powiedział Nie mam syna, aby zachowała się pamięć o moim imieniu. Nazwał więc tę kolumnę od swego imienia i zwie się ona pomnikiem Absaloma aż po dziś dzień. Achimaad, synca Sadoka, rzekł, Pozwól mi, proszę, pobiec i zanieść tę wiadomość królowi, gdyż Jehowa go osądził i oswobodził z ręki jego nieprzyjaciół. Lecz Joab mu powiedział, Nie będziesz ty zwiastunem dzisiaj, ale zanieś wiadomość w innym dniu. Natomiast dziś nie zanoś wiadomości, dlatego że umarł syn króla. Potem Joab rzekł do Kuszyty, Idź, opowiedz królowi, co widziałeś. Wówczas kuszyka pokłonił się Joabowi i pobiegł. Achimaad, syn Doka ponownie powiedział do Joaba, niech więc się dzieje, co chce, pozwól mi, proszę, pobiec za kuszytą. Jednakże Joab rzekł, czemuż miałbyś biec ty, mój synu, skoro dla ciebie nie ma wiadomości? Ale on powiedział, niech się dzieje, co chce, pobiegnę. Rzekł mu więc, biegnij. I Achimaac pobiegł drogą okręgu i w końcu wyprzedził kuszyte. A Dawid siedział między dwiema bramami. Tymczasem strażnik wszedł na dach bramy przy murze i podniósłszy oczy, zobaczył, że oto samotnie biegnie jakiś mężczyzna. To też strażnik zawołał i powiadomił króla, na co król rzekł: Jeśli jest sam, to w jego ustach jest wiadomość. A on biegł i coraz bardziej się przybliżał. Następnie strażnik zobaczył drugiego biegnącego mężczyznę. Zawołał więc ów strażnik do odźwiernego i powiedział: — Oto samotnie biegnie drugi mężczyzna. Wtedy król rzekł: — Ten także przynosi wiadomość. A strażnik jeszcze powiedział: — Widzę, że bieg pierwszego przypomina bieg Ahimaaca syna Cadoka. Na co król rzekł: — To dobry człowiek i powinien przybyć z dobrą wiadomością. W końcu Achimaad zawołał i powiedział królowi: Wszystko w porządku. Wówczas pokłonił się królowi twarzą ku ziemi i jeszcze powiedział: Błogosławiony niech będzie Jechowa, twój Bóg, który wydał mężów podnoszących rękę przeciw mojemu panu królowi. Jednak król rzekł: Czy wszystko w porządku z młodzieńcem Absalomem? Achimaad odrzekł: Widziałem wielkie zamieszanie, gdy Joab posyłał sługę królewskiego i twojego sługę, i nie wiedziałem o co chodziło. Król więc powiedział: Odejdź na bok, stań tutaj. Wtedy odszedł na bok i stał bez ruchu. A oto wszedł kuszyta i ten kuszyta przemówił: Niech mój pan król przyjmie wiadomość, bo dzisiaj Jehowa cię osądził i oswobodził z ręki wszystkich, którzy powstają przeciwko tobie. Lecz król rzekł do Kuszyty, czy wszystko w porządku z młodzieńcem Absalomem. Na to kuszyta powiedział Oby nieprzyjaciół mego Pana króla, a także wszystkich, którzy powstają przeciwko tobie ku złemu, spotkało to, co tego młodzieńca. Wtedy król, wstrząśnięty, wszedł do komnaty na dachu nad bramą i wybuchnął płaczem, a idąc mówił Synu mój. Absalomie, synu mój, synu mój, Absalomie. Obym to ja umarł zamiast ciebie, Absalomie, synu mój, synu mój. Rozdział dziewiętnasty. Później doniesiono Joabowi, oto król płacze i obchodzi żałobę po Absalomie. To też w owym dniu wybawienie stało się powodem do żałoby dla całego ludu. Gdyż lud słyszał, jak mówiono w owym dniu: Król boleje nad swoim synem. I lud zaczął się przekradać w owym dniu, by wejść do miasta, tak jak lud się przekrada, gdy czuje się okryty hańbą, ponieważ uciekł z bitwy. A król zasłonił sobie twarz i wołał król donośnym głosem: Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! W końcu Joab wszedł do króla do domu i powiedział. Dzisiaj okryłeś wstydem twarz wszystkich swoich sług, tych, którzy dzisiaj ocalili twoją duszę, jak również duszę twoich synów i twoich córek, oraz duszę twoich żon i duszę twoich nałożnic. Miłujesz bowiem tych, którzy cię nienawidzą, a nienawidzisz tych, którzy cię miłują. Bo dzisiaj dałeś do zrozumienia, że dowódcy i słudzy są dla ciebie niczym, gdyż dobrze wiem dzisiaj, że gdyby tylko Absalom żył, a my wszyscy bylibyśmy dzisiaj martwi, w twoich oczach byłoby to właściwe. Teraz więc wstań, wyjdź i przemów prosto do serca swoich sług, gdyż na Jechowe przysięgam, że jeśli nie wyjdziesz, to tej nocy nie pozostanie przy tobie ani jeden mąż. A to będzie dla ciebie gorsze, niż wszelka krzywda, jaka cię spotkała od twej młodości aż dotąd. To też król wstał i usiadł w bramie, a cały lud powiadomiono: oto król siedzi w bramie. I cały lud zaczął przychodzić przed króla. A Izrael uciekł, każdy z nich do swego domu, i cały lud we wszystkich plemionach izraelskich rozprawiał, mówiąc: to król wyzwolił nas z dłoni naszych nieprzyjaciół, i to on nas ocalił z dłoni Filistynów. A teraz uciekł z tej ziemi przed Absalomem. Absalom zaś, którego namaściliśmy nad sobą, poniósł śmierć w bitwie. Czemuż więc teraz nic nie czynicie, by króla sprowadzić z powrotem? A król Dawid posłał do kapłanów Sadoka i Abiatara i rzekł: Przemówcie do starszych judy i powiedzcie, Dlaczego mielibyście być ostatnimi jeśli chodzi o sprowadzenie króla z powrotem do jego domu gdy słowo całego Izraela doszło do króla do jego domu Wyście moimi braćmi jesteście moją kością i moim ciałem dlaczego więc mielibyście być ostatnimi jeśli chodzi o sprowadzenie króla z powrotem A do Amasy powiedzcie czyż nie jesteś moją kością i moim ciałem Niech Bóg mi to uczyni i tamto doda do tego, jeśli przed moim obliczem nie będziesz zawsze dowódcą wojska w miejsce Joaba. I pozyskał serce wszystkich mężów judzkich jakby jednego męża, tak iż posłali do króla mówiąc, wróć ty sam i wszyscy twoi słudzy. I król ruszył z powrotem i przybył aż nad Jordan. A judejczycy przybyli do Gilgal, by wyjść królowi na spotkanie i przeprowadzić króla przez Jordan. Potem shimei syn Gery, Beniaminita z Bahurim, pośpieszył się i z mężami judzkimi wyszedł na spotkanie królowi Dawidowi. A było z nim tysiąc mężów z Beniamina. Był z nim również Ciba, sługa domu Saula, oraz jego piętnastu synów i dwudziestu sług, i pomyślnie dotarli nad Jordan przed króla. I przeprawił się przez bród, by przeprowadzić domowników króla i uczynić to, co dobre w jego oczach. A simej Gery, upadł przed królem, gdy ten już miał się przeprawiać przez Jordan. Następnie rzekł do króla: Niechaj mój pan nie poczyta mi winy i nie pamięta zła, którego twój sługa dopuścił się w dniu, gdy mój pan król odchodził z Jerozolimy, i niech król nie bierze sobie tego do serca. Bo twój sługa dobrze wie, że to ja zgrzeszyłem. Oto więc dzisiaj przybyłem pierwszy z całego domu Józefa, by wyjść na spotkanie mojemu panu królowi. Abiszay, syn Cerui, od razu odezwał się i rzekł: Czyż Shimej nie powinien zostać uśmiercony, skoro złożeczył pomazańcowi Jechowy? Lecz Dawid powiedział: Co wam do mnie, synowie Cerui, żebyście dzisiaj mieli się stać moim przeciwnikiem? Czyż dzisiaj ktokolwiek zostanie uśmiercony w Izraelu? Bo czyż nie wiem, że dzisiaj jestem królem nad Izraelem? Potem król rzekł do Shimeja: Nie umrzesz. I król mu przysiągł. Również mefiboszed, wnuk saula, wyszedł królowi na spotkanie. Ani pielęgnował nóg, ani nie pielęgnował wąsów, ani nie prał szat od dnia, gdy król odszedł, aż do dnia, gdy przyszedł w pokoju. Kiedy przybył do Jerozolimy na spotkanie z królem, król rzekł do niego: Dlaczego nie poszedłeś ze mną, mefiboszecie? On odrzekł: Mój panie, królu, sługa mój mnie oszukał! Powiedział bowiem Twój sługa, osiodłam sobie oślicę, żeby na niej jechać i podążać z królem, gdyż sługa Twój jest kulawy. On więc oczernił Twego sługę przed moim Panem Królem. Lecz mój Pan Król jest jak anioł prawdziwego Boga, czyń więc co dobre w Twoich oczach. Bo cały dom mego Ojca byłby w oczach mojego Pana Króla po prostu skazany na śmierć, a jednak Ty posadziłeś swego sługę wśród tych, którzy jedzą przy Twoim stole. Jakie więc mam jeszcze prawo dalej wołać do króla? Jednakże król mu rzekł. Po cóż jeszcze wypowiadasz słowa? Oto mówię, ty i Ciba macie się podzielić polem. Mefiboszet odrzekł królowi. Niech weźmie nawet całe, skoro mój pan król przyszedł w pokoju do swego domu. A z rogelim przybył Barzilla i Gileadczyk, by pójść z królem nad Jordan i odprowadzić go do Jordanu. Barzillaj zaś był bardzo stary, miał osiemdziesiąt lat. I to on zaopatrywał króla w żywność, gdy ten mieszkał w Mahanaim, był bowiem mężem bardzo zamożnym. Król zatem rzekł do Barzillaja: Przepraw się ze mną, a będę cię zaopatrywał w żywność u mnie w Jerozolimie. Lecz Barzillaj powiedział do króla: Ileż pozostało dni lat mego życia, żebym miał iść z królem do Jerozolimy? Mam dzisiaj osiemdziesiąt lat. Czy potrafiłbym rozróżniać między czymś dobrym a czymś złym, albo czy twój sługa poczułby smak tego, co bym jadł lub pił, albo czy mógłbym jeszcze słuchać głosu śpiewaków i śpiewaczek? Po cóż więc twój sługa miałby się jeszcze stać brzemieniem dla mego pana króla? Bo sługa twój mógł tylko kawałek drogi podprowadzić króla do Jordanu. Czemu zatem król miałby mi odpłacać taką nagrodą? Proszę, pozwól swemu słudze wrócić i pozwól mi umrzeć w moim mieście, w pobliżu grobowca mego ojca i mojej matki. Lecz oto twój sługa Kimham, niech on się przeprawi z moim panem królem i uczyń dla niego co dobre w twoich oczach. To też król rzekł: Kimham przeprawi się ze mną, a ja uczynię dla niego co dobre w twoich oczach i uczynię dla ciebie wszystko, co chciałbyś na mnie włożyć. Wtedy cały lud zaczął się przeprawiać przez Jordan, przeprawił się też sam król. Lecz król ucałował Barzillaja i go pobłogosławił, po czym ten wrócił do swej miejscowości. Gdy król przeprawiał się do gilgal, razem z nim przeprawił się Kimcham, a także cała Juda, jak również połowa ludu izraelskiego, żeby przeprowadzić króla. I oto przychodzili do króla wszyscy mężowie izraelscy i mówili królowi, Dlaczego nasi bracia mężowie judzcy, wykradli wykradliście żeby króla a z nim jego domowników oraz wszystkich mężów Dawida przeprowadzić za Jordan Wówczas wszyscy mężowie jutcy odpowiedzieli mężom izraelskim ponieważ król jest blisko spokrewniony z nami a czemuż się na to rozgniewaliście czyż jedliśmy na koszt króla albo czy przyniesiono nam jakiś dar Jednakże mężowie izraelscy odpowiedzieli mężom jutckim i rzekli My mamy w królu dziesięć części, to też mamy w Dawidzie więcej niż Wy. Dlaczego więc potraktowaliście nas ze wzgardą, i dlaczego nie stało się najpierw naszą sprawą, byśmy z powrotem sprowadzili króla? Lecz słowo mężów judzkich było ostrzejsze niż słowo mężów izraelskich. Rozdział 20. A był tam pewien nicpo imieniem Szeba, syn bichriego-beniaminity. Zadał on wróg i powiedział: nie mamy działu w Dawidzie, i nie mamy dziedzictwa w synu Jessego, każdy do swych bogów Izraelu. Wtedy mężowie izraelscy przestali iść za Dawidem i poszli za szebą synem Bichriego. Ale mężowie Judcy trzymali się swego króla od Jordanu aż do Jerozolimy. W końcu Dawid przybył do swego domu w Jerozolimie. Potem król wziął dziesięć kobiet na łożnic, które pozostawiłby się troszczyły o dom, i umieścił je w domu odosobnienia, lecz zaopatrywał je w żywność. I nie współżył z nimi, a były one trzymane dokładnie zamknięte aż do dnia swej śmierci, we wdowieństwie, chociaż miały żyjącego męża. Potem król rzekł do Amasy, Zwołaj do mnie mężów judzkich w ciągu trzech dni, i ty też się tu staw. Amasa poszedł więc woływać Judę, lecz przyszedł później, po ustalonym czasie, który on mu wyznaczył. Wtedy Dawid rzekł do Abiszaja: Teraz Szeba, syn Bichriego, będzie dla nas gorszy niż Absalom. Weź ze sobą sług swego pana i ścigaj go, żeby nie znalazł u sobie warownych miast i nie uszedł na naszych oczach. To też mężowie Joaba i karetyci i peletyci oraz wszyscy mocarze wyruszyli za nim. I wyruszyli z Jerozolimy, by ścigać Szebę syna Bichriego. Byli blisko wielkiego kamienia, który jest w Gibeonie, i Amasa wyszedł im na spotkanie. A Joab był przepasany, ubrany w szatę i miał miecz w pochwie przypasany do biodra. I postąpił naprzód, takiż ten mu wypadł. I odezwał się Joab do Amasy Czy dobrze ci się wiedzie, mój bracie? Potem Joab prawą ręką chwycił Amasę za brodę, by go pocałować. Amasa zaś nie miał się na baczności przed mieczem, który był w ręce Joaba, to też on zadał mu nim cios w brzuch, i jego jelita wylały się na ziemię, i nie musiał mu tego robić po raz drugi. Ten więc tak poniósł śmierć. A Joab i Abisza, i jego brat, ścigali szebe syna Bichriego. I któryś z młodzieńców Joaba stał nad nim i mówił: Ktokolwiek ma upodobanie w Joabie, i ktokolwiek należy do Dawida, niech podąża za Joabem. Tymczasem Amasa wił się we krwi na środku gościńca. Kiedy ów mąż zobaczył, że cały lud się zatrzymuje, ściągnął masę z gościńca na pole. Potem zarzucił na niego szatę, widział bowiem, że zatrzymuje się każdy, kto do niego dochodzi. Gdy tylko usunął go z gościńca, każdy mężczyzna mijał go, podążając za Joabem, by ścigać Szebę syna Bichriego. A Szeba przeszedł wszystkie plemiona Izraela aż do Abel Bet Maaka. Wszyscy zaś Bichryci zebrali się i też wyruszyli za nim. I przybyli i oblegli go w Abel Betmaaka, i usypali wał oblężniczy przeciwko miastu, gdyż stało w obrębie wału obronnego. Cały zaś lud, który był z Joabem, podkopywał mur, by go obalić. A pewna mądra kobieta zawołała z miasta: Słuchajcie, słuchajcie! Zechciejcie powiedzieć Joabowi: Podejdź aż tutaj i pozwól mi z tobą pomówić. Podszedł więc do niej i ta kobieta powiedziała: Czy ty jesteś Joab? Odpowiedział: Tak, ja. Wtedy rzekła mu: Posłuchaj słów twojej niewolnicy. On odrzekł: Słucham. A ona mówiła: Dawniej zawsze tak powiadali: Niech tylko zapytają w Abel, a zakończą sprawę. Ja reprezentuję pokojowo usposobionych i wiernych spośród Izraela. Ty usiłujesz uśmiercić miasto i matkę w Izraelu. Dlaczego miałbyś pochłonąć dziedzictwo Jehowy? Joab odparł, mówiąc. Jest nie do pomyślenia, żebym miał pochłaniać i obracać w ruinę. Nie w tym rzecz, ale pewien mąż z górzystego regionu Efraima, imieniem Szeba, syn Bichriego, podniósł rękę na króla Dawida. Wydajcie jego samego, a odstąpi od miasta. Wtedy ta kobieta powiedziała do Joaba, Oto jego głowa zostanie przerzucona do ciebie ponad murem. Ta kobieta w swej mądrości od razu poszła do całego ludu i ścięto głowę szebie synowi Bichliego i rzucono ją Joabowi. Wówczas on zadał wróg i porozchodzili się spod miasta każdy do swego domu. A Joab wrócił do Jerozolimy do króla. I Joab był ustanowiony nad całym wojskiem Izraela. Benajasz zaś syn Jehojady był nad Keretytami i nad peletytami. Adoram był nad powołanymi do robót przymusowych, a Jehoszafat syn Achiluda był kronikarzem. Szewa był sekretarzem, a Cadok i Abiatar byli kapłanami. Również Ira i Iryta został kapłanem Dawida. Rozdział 21. A za dni Dawida panował głód przez trzy lata, rok po roku. I Dawid radził się oblicza Jehowy. Wtedy Jehowa rzekł, Na Saulu i na jego domu ciąży wina krwi, gdyż uśmiercił Gibeonitów. Król wezwał więc Gibeonitów i rozmawiał z nimi. A Gibeonici nie byli spośród synów Izraela, lecz z reszty Amorytów. I synowie Izraela przysięgli im, Lecz Saul usiłował ich wybić z zazdrości o synów Izraela i Judy. I Dawid przemówił do Gibeonitów: Co mam dla Was uczynić i czym mam dokonać przebłagania, żebyście pobłogosławili dziedzictwo Jehowy? A Gibeonici powiedzieli do niego: Nie chodzi nam o srebro ani złoto w związku z Saulem i jego domem. Nie do nas też należy uśmiercenie jakiegoś męża w Izraelu. Wówczas on rzekł: Cokolwiek powiecie uczynię dla was. Wtedy odrzekli królowi co do męża, który nas wytracał i który zamyślał nas unicestwić, żebyśmy się nie ostali w żadnej części terytorium Izraela, spośród jego synów niech nam zostanie wydanych siedmiu mężczyzn, a wystawimy ich Jehowie w gibei Saula, wybrańca Jehowy. To też król rzekł: wydam ich Lecz król oszczędził Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi wobec Jechowy, która była między nimi, między Dawidem a Jonatanem, synem Saula. Król wziął więc obu synów Rizpy, córki Ai, których ona urodziła Saulowi, Armoniego i Mefiboszeta, jak również pięciu synów Michal, córki Saula, których ona urodziła Adrielowi, synowi Barzillaja, Mecholatyty. Potem wydał ich w rękę Gibeonitów, i ci wystawili ich na górze przed obliczem Jechowy, tak iż tych siedmiu padło razem. A zostali uśmierceni w pierwszym dniu żniwa, na początku żniwa jęczmienia. Jednakże Rizpa, córka Ai, wzięła wór i rozpostarła go sobie na skalę od początku żniwa, aż do czasu, gdy spadła na nich woda z niebios. I nie pozwoliła, by za dnia spoczęły na nich ptaki niebios, a w nocy dzikie zwierzęta polne. W końcu doniesiono Dawidowi co uczyniła Rizpa córka Ai, nałożnica Saula. Poszedł więc Dawid i zabrał kości Saula oraz kości Jonatana jego syna od właścicieli ziemskich Jabesz Gilead, którzy wykradli je z placu w gdzie filistyni ich powiesili w dniu, w którym filistyni zabili Saula na Gilboa. I sprowadził stamtąd kości Saula oraz kości Jonatana jego syna. Ponadto zebrali kości tych, których wystawiono. Potem pogrzebali kości Saula i Jonatana jego syna w ziemi Benjamina w celi w grobowcu Kisza, jego ojca, żeby uczynić wszystko co król nakazał. Po tym wszystkim Bóg dał się uprosić co do tej ziemi. A filistyni znowu wszczęli wojnę z Izraelem. To też Dawid i z nim jego słudzy zeszli i walczyli z filistynami, a Dawidę ogarnęło zmęczenie. I Jizbi Benob z rodu refaitów, którego włócznia ważyła trzysta sykli miedzi i który miał przypasany nowy miecz, zamyślał zabić Dawida. A i syn Ceruii, od razu przyszedł mu na pomoc i zadał cios Filistynowi i go uśmiercił. Wówczas mężowie Dawida przysięgli mu mówiąc, nie wolno ci już będzie wyruszać z nami do bitwy, żebyś nie zgasił lampy Izraela. A potem jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami pod Gop. Wtedy to Sibbecha i Hushatyta zabił Safa, który był z rodu Refaitów. I znowu doszło do wojny z Filistynami pod Gob. I Elchanan syn Jaare Oregima, Betlejemczyka, zabił Goliata Gittytę, którego drzewce włóczni było niczym wałt I znowu doszło do wojny pod Gad, gdzie był mąż nadzwyczajnego wzrostu, mający po sześć palców u obu rąk i po sześć palców u obu stóp, razem dwadzieścia cztery. On także był z rodu refaitów i urągał Izraelowi. W końcu zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. Tych czterech było z rodu refaitów w Gad i padli z ręki Dawida oraz z ręki jego sług. Rozdział dwudziesty i Dawid zaczął wypowiadać do Jechowy słowa tej pieśni w dniu, gdy Jehowa wyzwolił go z dłoni wszystkich jego nieprzyjaciół oraz z dłoni Saula. I przemówił: Jehowa jest mą urwistą skałą i moją twierdzą i sprawcą mego ocalenia. Bóg mój jest moją skałą, u niego się schronię. Tarcza moja i mój róg wybawienia, moje bezpieczne wzniesienie i moje miejsce ucieczki, mój wybawca. Wybawiasz mnie od przemocy. Wzywać będę Tego, którego należy wysławiać, Jehowę, i zostanę wybawiony od swych nieprzyjaciół. Bo okrążyły mnie śmiercionośne grzywacze, przerażały mnie raptowne powodzie nicponi. Otoczyły mnie powrozy Szeolu, stanęły naprzeciw mnie sidła śmierci. W udręce swej wzywałem Jehowę i do Boga mego wołałem. Wtedy ze swej świątyni usłyszał mój głos i moje wołanie o pomoc dochodzące do jego uszu. A ziemia się zachwiała i zakołysała, nawet fundamenty niebios zadrżały i chwiały się, gdyż on się rozgniewał. Dym wzniósł się z jego nozdrzy, a ogień z jego ust wciąż pożerał. Zapaliły się od niego węgle i nachylił niebiosa i stąpił a pod jego stopami był gęsty mrok. I przyjechał na cherubie, i przyleciał, i widziany był na skrzydłach ducha. Potem wokół siebie ciemność umieścił jak szałasy, ciemne wody, gęste obłoki. Z blasku przed jego obliczem płomieniem buchnęły płonące węgle ogniste. Z nieba zagrzmiał Jehowa i najwyższy wydał swój głos i wypuszczał strzały, by ich rozproszyć błyskawice, by siać wśród nich zamęt. I ukazały się łożyska morza, i zostały odsłonięte fundamenty żyznej krainy, od nagany Jechowy, od podmuchu tchnienia jego nozdrzy. Posyłał z wysokości, chwytał mnie, wyciągał mnie z wielkich wód, wyzwalał mnie od mego silnego nieprzyjaciela, od tych, którzy mnie nienawidzą, byli bowiem silniejsi niż ja. Występowali przeciwko mnie w dniu mego nieszczęścia, lecz Jechowa stał się moją podporą i wyprowadził mnie na miejsce przestronne. Ratował mnie, gdyż znalazł we mnie upodobanie. Jechowa nagradza mnie stosownie do mej prawości, odpłaca mi stosownie do czystości moich rąk. Strzegłem bowiem dróg Jechowy i nie odstąpiłem niegodziwie od mego Boga. Wszak są przede mną wszystkie Jego sądownicze rozstrzygnięcia, a od Jego ustaw się nie odwrócę. I okaże się wobec Niego nienaganny i będę się wystrzegał przewinienia z mojej strony. A Jehowa niechaj mi odpłaci stosownie do mej prawości, stosownie do mojej czystości przed Jego oczami. Z lojalnym będziesz postępował lojalnie, z mocarzem, który jest nienaganny, będziesz się obchodził nienagannie. Wobec strzegącego czystości okażesz się czysty, a wobec przewrotnego będziesz postępował jak niemądry. I lud pokorny wybawisz, lecz twoje oczy są przeciwko wyniosłym, byś mógł ich poniżyć. Bo ty jesteś moją lampą, Jechowo, i to Jechowa sprawia, że moja ciemność jaśnieje. Bo dzięki tobie mogę pobiec przeciw oddziałowi grabieżców, dzięki mojemu Bogu potrafię się wspiąć na mur. Co się tyczy prawdziwego Boga, droga Jego jest doskonała. Wypowiedź Jechowy odznacza się czystością. Tarczą jest On dla wszystkich, którzy się u Niego chronią. Bo któż jest Bogiem oprócz Jechowy, i któż jest skałą oprócz naszego Boga? Prawdziwy Bóg jest moją silną twierdzą. On też zapewni doskonałość mojej drodze, upodabniając moje nogi do nukłani. I on sprawia, że stoję na miejscach dla mnie wysokich. Przyucza moje ręce do boju, a moje ramiona napięły łuk miedziany. I dasz mi swą tarczę wybawienia, a pokora twoja czyni mnie wielkim. Zrobisz dość miejsca dla mych kroków pode mną, a moje kostki się nie zachwieją. Będę ścigał swych nieprzyjaciół, żeby ich unicestwić, i nie wrócę, dopóki nie zostaną wytraceni. I wytracę ich, i roztrzaskam ich, żeby się nie podnieśli i padną pod moje stopy. Ty zaś przepaszesz mnie do bitwy energią życiową. Sprawisz, że runą pode mną ci, którzy powstają przeciwko mnie. Co się tyczy mych nieprzyjaciół, dasz mi ich kark. Tych, którzy mnie za wzięcie nienawidzą, zmuszę do milczenia. Wołają o pomoc, lecz nie ma wybawcy. Do jechowy, lecz on wcale im nie odpowiada. Doszczętnie ich zetrę niczym proch ziemi, zamienię ich w pył jak błoto uliczne, zdepczę ich. Ty zaś ocalisz mnie od wyrzutów ze strony mego ludu, będziesz mnie chronił, bym został głową narodów. Lud, którego nie znałem, ci będą mi służyć. Cudzoziemcy, płaszcząc się, przyjdą do mnie, uszy będą posłusznie mnie słuchać. Zmarnieją cudzoziemcy i trzęsąc się, wyjdą z za swoich wałów obronnych. Jehowa żyje, i niech będzie błogosławiona moja skała, niech też będzie wywyższany Bóg skały mego wybawienia. Prawdziwy Bóg jest dla mnie dawcą aktów pomsty i tym, który powala przede mną ludy oraz tym, który mnie wyprowadza od moich nieprzyjaciół. I ty mnie podniesiesz ponad tych, którzy powstają przeciwko mnie, wyzwolisz mnie od męża dopuszczającego się aktów przemocy. Dlatego będę ci Jechowo dziękował wśród narodów i będę śpiewał Twojemu imieniu. Temu, który dla swego króla dokonuje wielkich aktów wybawienia i okazuje lojalną życzliwość swemu pomazańcowi, Dawidowi i jego potomstwu podczas niezmierzony. Rozdział 23. A oto ostatnie słowa Dawida. Wypowiedź Dawida, syna Jessego i wypowiedź krzepkiego męża wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego i miłego z pieśni izraelskich. Mówił przeze mnie duch Jechowy i jego słowo było na moim języku. Bóg Izraela rzekł. Skała Izraela powiedziała do mnie: Gdy panujący nad ludźmi jest prawy, panując w bojaźni przed Bogiem, jest to jak światło poranka, gdy świeci słońce, ranek bez obłoków. Dzięki jasności, dzięki deszczowi trawa wyrasta z ziemi. Bo czyż mój dom nie jest jakby u Boga? On bowiem ustanowił dla mnie przymierze po czas niezmierzony, we wszystkim pięknie uporządkowane i zabezpieczone. Ponieważ jest to całe moje wybawienie i całe me upodobanie, czyż on nie zapewni temu wzrostu? Ale nic po nie są gnani jak cierniste krzewy, oni wszyscy, bo nie ręką zostaną zabrani. Gdy ktoś ich dotyka, ma być kompletnie uzbrojony w żelazo i drzewce włóczni, a zostaną oni doszczętnie spaleni ogniem. Oto imiona mocarzy, których miał Dawid. Joszeb Baszebet Tachkemonita, stojący na czele owych trzech. Wywijał on włócznią nad ośmiuset zabitymi za jednym razem. Następny po nim Eleazar, syn Dody, syna Achochiego był wśród trzech mocarzy przy Dawidzie, gdy urągali Filistynom. Zebrali się tam do bitwy i mężowie izraelscy się wycofali. To on powstał i bił Filistynów, dopóki ręka mu się nie zmęczyła, a jego ręka ciągle trzymała miecz tak iż w owym dniu Jechowa dokonał wielkiego wybawienia, a lud powrócił za nim tylko po to, by ogołocić pobitych. Następny po nim był Szamma, syn Agego Hararyty. Otóż filistyni zebrali się w lechi, gdzie była połać pola pełna soczewicy, a lud uciekł przed filistynami. Lecz on stanął w środku tej połaci i ją uratował, i pobił Filistynów, tak iż Jehowa dokonał wielkiego wybawienia. A trzech z tych trzydziestu stojących na czele wyruszyło i w okresie żniw przyszło do Dawida do jaskini Adullam. A wioska namiotowa Filistynów obozowała na nizinie Refaim. Dawid zaś był wtedy w miejscu trudno dostępnym, a w Betlejem była wówczas placówka filistyńska. Po jakimś czasie Dawid wyraził gorące życzenie, mówiąc o gdybym to mógł się napić wody z cysterny betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy ci trzej mocarze przedarli się do obozu Filistynów i naczerpali wody z cysterny betlejemskiej, która jest przy bramie, i niosąc przynieśli ją Dawidowi. A on nie chciał jej pić, lecz wylał ją dla Jehowy i powiedział: Jest nie do pomyślenia Jehowo, żebym to uczynił. Czyż mam pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem swych dusz? I nie chciał jej pić. Oto czego dokonali ci trzej mocarze. Abiszaj zaś, brat Joaba, syna Cerui, stał na czele trzydziestu i wywijał włócznią nad trzystu zabitymi. Miał też opinię jak ci trzej. Chociaż był wybitniejszy niż pozostali z tych trzydziestu i został ich dowódcą, to jednak pozycją nie dorównał pierwszym trzem. Benajasz zaś, syn Jehoiady, syn dzielnego męża, który dokonał wielu czynów w kapcel, zabił dwóch synów Ariela z Moabu. On też w dniu, gdy spadł śnieg, zszedł do dołu wodnego i zabił tam lwa. I to on zabił Egipcjanina, który był nadzwyczaj wysoki. Chociaż w ręku tego Egipcjanina była włócznia, podszedł do niego z kijem i wyrwał włócznie z ręki Egipcjanina i zabił go jego własną włócznią. Tych rzeczy dokonał benajasz syn Jehojady. I miał on opinię jak tamci trzej mocarze. Chociaż był wybitniejszy niż tych trzydziestu, to jednak pozycją nie dorównał owym trzem. Lecz Dawid wyznaczył go do swej straży przybocznej. Asachel, brat Joaba, należał do owych trzydziestu. Elchanan syn Dody z Betlejem, Szamma, Harodyta, Elika, Harodyta, Helec, Paltyta, Ira, syn Ikkesha, Tekoity, Abiezer, Anatotczyk. Mebunnai Hushatyta, Salmon Ahochita, Maharaj Netofatyta, Cheleb, syn Baana Netofatyty, Ittai, syn Ribaya z Gibei pośród synów Benjamina, Benajasz Piratonita, Hiddaj z Dolingaaas, Abi Albon Arbatczyk, Azmawet Barhumita, Eliachba Albonita, Synowie Jaszena, Jonatan, Sham Hararyta, Achjam syn Szarara Hararyty, Elifelet syn Ahazbaja, syna Maakatyty, Eliam syn Achitofela Gilonity, Hetzros karmelu, Paaraj Arbijczyk, Jigal syn Natana Stoby, Bani Gadyta, Celek Ammonita, Nachraj Beerotczyk, Giermkowie Joaba syna Cerui, Ira Itryta, Gareb itryta, Uriasz Hetyta. Razem trzydziestu siedmiu Rozdział dwudziesty czwarty I znowu gniew Jehowy rozpalił się przeciwko Izraelowi, gdy ktoś pobudził przeciw nim Dawida, mówiąc Idź, policz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba oraz do dowódcy wojsk, który z nim był Przejdź proszę przez wszystkie plemiona Izraela, od Dan aż po Beerszebe i spiszcie lud. A będę znał liczbę ludu. Lecz Joab powiedział do króla: — Oby Jehowa, twój Bóg, dodał do ludu sto razy tyle, ile ich jest, dopóki to widzą oczy mojego pana króla. Ale dlaczego mój pan król upodobał sobie tę rzecz? W końcu słowo króla wzięło górę nad Joabem i dowódcami wojsk. Toteż Joab i dowódcy wojsk wyszli sprzed króla, by spisać lud izraelski. Potem przeprawili się przez Jordan i rozłożyli się obozem w Aroerze, po prawej stronie miasta, które jest w środku Doliny Potoku, w kierunku Gadytów, i poszli do Jazeru. Następnie weszli do Gileadu i ziemi Tachtim-Hotsi i dalej do Dan-Jaan i skręcili do Sydonu. Potem przybyli do twierdzy Tyr i do wszystkich miast Hivitów i Kananejczyków i na koniec przybyli do Negebu Judzkiego w pobliżu Beerszeby. Tak obeszli całą tę ziemię i przybyli do Jerozolimy po upływie dziewięciu miesięcy i dwudziestu dni. Następnie Joab podał królowi liczbę spisanej ludności. I w Izraelu było ogółem osiemset tysięcy dzielnych mężczyzn dobywających miecza, a mężów ludzkich było pięćset tysięcy mężczyzn. A serce Dawida zaczęło go smagać, gdy już tak policzył lud. Rzekł więc Dawid do Jechowy, bardzo zgrzeszyłem tym, co uczyniłem. A teraz Jehowo, proszę, niech przeminie wina twego sługi. Postąpiłem bowiem bardzo głupio. Gdy Dawid rano wstał, do proroka Gada, który był wizjonerem Dawida, doszło słowo Jehowy, mówiące: Idź i powiedz Dawidowi, oto co rzekł Jehowa: wkładam na ciebie trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, żebym ci ją uczynił też Gad przyszedł do Dawida i rzekł do niego: Czy ma przyjść na ciebie siedem lat klęski głodu w twojej ziemi, czy też trzy miesiące uciekania przed twoimi wrogami, którzy by cię ścigali, czy raczej trzy dni zarazy w twojej ziemi? Przeto wiedz i zobacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. A Dawid rzekł do Gada: To dla mnie wielka udręka. Niechbyśmy, proszę, wpadli w rękę Jechowy. Gdyż liczne są jego zmiłowania, lecz niech nie wpadnę w rękę człowieka. Wtedy Jechowa spowodował w Izraelu zarazę trwającą od rana, aż do wyznaczonego czasu, tak iż z ludu od Dan aż do Berszeby er umarło siedemdziesiąt tysięcy osób. I anioł trzymał rękę wyciągniętą w kierunku Jerozolimy, by ją pustoszyć. Lecz Jechowa począł żałować tego nieszczęścia i rzekł do anioła, który siał spustoszenie pośród ludu: Dosyć, opuść teraz swą rękę. A anioł Jechowy był w pobliżu klepiska, a rawny jebusyty. I rzekł Dawid do Jechowy, gdy zobaczył anioła zabijającego lud, i powiedział: Oto ja zgrzeszyłem i to ja popełniłem zło, lecz te owce, cóż one uczyniły? Proszę, niech Twoja ręka spadnie na mnie i na dom mego ojca! Później Gad przyszedł do Dawida w owym dniu i powiedział do niego: Wejdź na górę, wznieś jechowie ołtarz na klepisku arawnej Jebusyty. I Dawid poszedł zgodnie ze słowem Gada, zgodnie z tym, co jechowa nakazał. Gdy Arawna spojrzał w dół i zobaczył króla oraz jego sług zbliżających się do niego, Arawna od razu wyszedł i pokłonił się królowi twarzą do ziemi. Potem Arawna rzekł: Czemuż to mój pan król przyszedł do swego sługi? Dawid odrzekł, żeby kupić od ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla Jehowy, by została powstrzymana plaga spadająca na lud. Lecz Arawna rzekł do Dawida: Niech mój pan król weźmie je i ofiaruje to, co dobre w jego oczach. Oto bydło na palenie i sanie młodzkarskie oraz uprząż dla bydła na drewno. Wszystko królu Arawna daje królowi. I Arawna jeszcze powiedział do króla, oby Jehowa, twój Bóg, miał w tobie upodobanie. Jednakże król powiedział do Arawny, ależ nie, raczej kupię je od ciebie za określoną cenę i nie będę składał Jehowie memu Bogu ofiar całopalnych bez poniesienia kosztów. To też Dawid kupił klepisko i bydło za pięćdziesiąt srebrnych sykli. I Dawid zbudował tam ołtarz dla Jechowy, i złożył ofiary całopalne oraz ofiary współczestnictwa. A Jechowa dał się uprosić za tę ziemię, tak iż została powstrzymana plaga spadająca na Izraela.